stroje błękitno-granatowe. Druga kolejka Ekstraligi. Przed nami jesteśmy w Łęcznej, gdzie wicemistrzynie Polski z ubiegłego sezonu GKS Górnik Łęczna podejmują na swojej ziemi Beniaminka, jeśli chodzi o rozgrywki w Ekstralidze od tego sezonu, czyli UKS SMS Łódź. Podopieczny trenera Piotra Mazurkiewicza z Łęcznej kontra podopieczny trenera Marka Chojnackiego z Łodzi po lewej na naszej kanale Łódź, po prawej Łęczna, Piotr Walkowiak. Witam bardzo serdecznie sympatyków kobiecej piłki. Zapraszam na kolejną transmisję drugiej kolejki, tak jak wspomniałem, Ekstraligi Kobiet w sezonie 2016-2017. Przypomnijmy, co działo się tydzień temu, kiedy to Łęczna na wyjeździe walczyła z KKS Czarni Sosnowiec. Tamto spotkanie 3-0 wygrane przez podopieczne trenera Piotra Mazurkiewicza. Debiut w Ekstralidze niezbyt udany jednak UKS SMS Łódź, gości na swojej ziemi drużyna z DSP WC Wałbrzych. Tamto spotkanie 3-2 jednak przegrane, mimo to, że było troszeczkę w sytuacji na korzyść Łodzi, to jednak Wałbrzych wykorzystał nieuwagę, wykorzystał błędy i wygrał tamto spotkanie. Łęczna, pamiętamy doskonale, bo starcie z Sosnowcem mogliście oglądać na naszej antenie, jest cały czas oczywiście dostępne. Tamto starcie miały pod kontrolą, no i przede wszystkim na pierwszy rzut oka dużo wzmocnień, poszerzona kadra i to wydaje mi się, że w tym sezonie może procentować, biorąc pod uwagę to, co działo się właśnie na ziemi Sosnowcu. Zaczynamy od ustawienia tradycyjnie w bramce Ania Palińska, jeśli chodzi o drużynę GKS Górnik Łęczna. Sumerem 12, tak jak wspomniałem, Ania Palińska od prawej w obronie, 14, Alicja Dryguś. Na lewej obronie Dominika Kwietniewska z numerem 5, w środku kapitan Marlena Hajduk z numerem 21, obok niej Natasza Górnicka z numerem 89. Przed nimi w środku Gabriela Grzybińska z numerem 2, Wiktoria Marszewska z numerem 25, następnie druga linia pomocy, na prawym skrzydle Ewelina Kamczyk z numerem 8, na lewym Weronika Zawistowska z numerem 7, z numerem 10 w środku Emilia Stunek i w ataku tradycyjnie z 19 Anna Szyrowska. Jeśli chodzi o drużynę UKS SMS Łódź, Karolina Szulc w bramce z numerem 1, od prawej w obronie Olga Zubczyk z numerem 37, na lewej obronie Kinga Molenda z numerem 17, w środku Celina Kmal z numerem 7, kapitan Katarzyna Kona z numerem 3, pomocy na prawym skrzydle Michalina Kowalska z numerem 10, na lewym Martyna Biankowska z numerem 26, w środku Marzena Salamon, grająca trenerka z numerem 77, z numerem 33 Monika Walak. I w ataku dwie napastniczki z numerem 19 Weronika Zasowska i z numerem 9 Linda Dudek, UKS SMS Łódź. W poprzednim sezonie pamiętamy, że wygrał w Cuglach pierwszą ligę grupę północną z dorobkiem 50 punktów. Spokojnie awansował do rozgrywek Ekstraligi. No i dla nich to drugie spotkanie. Drugie spotkanie również dla Łęcznej, która nie ulega wątpliwości, że ciężar gry pewnie będzie sprowadzała do środka pola, bo tu Grzybińska, Marszewska, dziewczyny, które przyszły z Medyka Polomarket Konin, będą tutaj na pewno rozkręcać tą grę, tak jak to miało miejsce w Sosnowcu. No przypomnijmy, sznyrowska bramka zdobyta w 12 minucie przy asyście właśnie Grzybińskiej, a potem Emilia Stunek z rzutu karnego w 43 i z 60 trzeciej minucie czwartej. Agnieszka Jędrzejewicz ma problemy z kostką, dlatego na razie troszeczkę trener ją oszczędza, także jest na ławce rezerwowych, ale za to Ewelina Kamczyk w grze w pierwszym spotkaniu z Czarnymi Sosnowiec była na ławce, również z racji, że miała problemy z plecami, teraz jest już wszystko ok, także popularnego kamyka, reprezentantkę kadry narodowej oglądamy na boisku. Karolina Szulc, bramkarka, nowa w barwach UKS SMS Łódź, wcześniej grała, jak pamiętamy, w Pelikanie Łowicz i to jest zawodniczka, która nie tylko przecież broniła, bo także grała i w ataku, także można powiedzieć, że prawie wszechstronna dziewczyna. Marzena Salamon ze środka, mocne zagranie na podłączenie do ataku Martynę Biankowską, reprezentantka kadry narodowej Biankowska już chce, tam szuka tej przestrzeni, żeby zagrywać pole karne, ale prosto jednak w dłonie Ani Palińskiej, zdecydowała się na strzał, tam co prawda była i Weronika Zasowska, mieliśmy Lindę Dudek, a więc zawodniczki, które w poprzednim sezonie naprawdę wiele bramek wraz z Biankowską, czy wraz z Salamon, czy z Celiną Chmal zdobywały dla UKS SMS Łódź. Krowanie akcji przez GKS Górnik Łęczna, od razu Dyguś, prostopadła piłka, krótka do Kamczyk, Kamczyk porozumienie ze Sznyrowską. Tu jednak po drodze natknęła się ta piłka na Olgę Zubczyk, która przecież pamiętamy jeszcze grała właśnie w barwach GKS Górnik Łęczna. Od rzutu za chwileczkę Kaczyk. Wolną przestrzeń w polu wykorzystują wicemistrzynie Polski, do tego są oczywiście z tego są doskonale znane. No i tradycyjnie od rzutu Dominika Kwietniewska, zawodniczka, która w barwach Łęcznej od 14 lat już grała w zeszłym sezonie bramki, między innymi zaskoczenia. Mówię, że jedna z najbardziej nieprzewidywalnych dziewczyn w Ekstralidze, bowiem w 48 minucie w meczu w 26 kolejce z AZS PWC 2 zdobyła bramkę
No w takim stylu to by się nikt nie spodziewał. Ta piłka zaskoczyła przede wszystkim bramkarkę Jessica Ludwicza, która od tego sezonu, miło poinformować, że broni w barwach GKS Górnik Łęczny, jest na razie na ławce rezerwowych. Zaczyna się tam cały czas kotłować i znowu Salamon próbuje odegrać podaniem wstecznym do defensywy piłkę, aby uruchomić kolejną akcję, zagrywać na Dudek, która zdobyła bramkę w spotkaniu pierwszym Ekstraligi z PWZ. Tutaj troszkę ryzykownie. Widzieliśmy, że jest Kowalska, znana doskonale z Mistrzostw Polski do lat 19, które dla Was transmitowaliśmy. Widać, że mocno. SMS jest znany. Pierwsze 10 minut tej drużyny. Czy to kadry do lat 16, prowadzone przez trenera Adriana Sokołowskiego, czy kadry SMS-u do lat 19, czy trenera Rafała Podzańskiego, czy właśnie tej kadry głównej. 10 minut niezwykle mocne, wysoki pressing. Z tego są doskonale te dziewczyny znane. Ale doświadczenie Łęcznej, myślę, że tutaj na pewno nie pozwoli sobie na tak dosyć szybką akcję groźną podbramkową. Hajduk przy piłce, kapitan. Od razu szuka porozumienia z Grzywińską, jednak wyższym podaniem na Zawistowską. I jest już Sznyrowska. Sznyrowska w polu karnym. Znowu defensywa cofnęła się, teraz jest już, jak widzimy, właśnie Zawistowska, ta dziewczyna, która fruwa na skrzydłach. Zawodniczka kadry U19, która wraz z Kasandrą Parczewską czy Agnieszką Jędrzejewicz w barwach kadry narodowej trenera Marcina Kasprowicza i Adama Ciupińskiego zdobywała bramki w tych dwóch spotkaniach z Estonią, które to nasze dziewczyny wygrały. I to w Cuglach. Tutaj Marczewska próbowała wyjść z kontrą, jednak z przebitki znowu mocno Dudek troszeczkę się pogubiła. Jest Górnicka, niezwykle doświadczona zawodniczka z defensywy, która w wieku 15 lat przybyła do Medyka Polomarket Konin i tam wszystkiego się szkoliła. Przerzut na drugą stronę, znowu Salamon, jest tutaj Zdunek w miejsce Agaty Guściory. Wiemy, że Agata Guściora od tego sezonu w Medyku Polomarket Konin, ale już wielokrotnie powtarzałem, że hitem było sprowadzenie Emilii Zdunek z Zagłębia Lubin, zawodniczki, która przecież zaczynała Wiktorię SP2 Asianów, grała i w Pogoni Women Szczecin z Patrycją Balcerzak przed laty w Unii Racibórz, czyli już dwóch nieistniejących zespołach. FC Katowice, kiedy jeszcze w Ekstralidze grała, podobieżą jak Ola Noras w Łęcznej, która jest też teraz w rezerwie. A teraz zwrócił uwagę, bo Sznyrowska jest znowu w polu karnym. Sznyrowska! Strzał! Po przekonnej! Piłkę jednak chwyta Karolina Szulca. To była pierwsza bardzo groźna sytuacja podbramkowa. Pewne, mocne wejście w pole karne Sznyrowskiej. Strzał. I tak do końca nie była pewna to wybroniona sytuacja, bo miała Szulc dosyć problemy, bo to był dosyć mocny strzał. Po 5 minutach. Ponownie jest tam Kamczyk wraz z Zawistowską. Widać, że zmieniły pozycję. Kamczyk przeszła na prawe, na lewe skrzydło. Zawistowska na prawe. Ponownie kreowanie akcji. Tutaj dużo będzie też podań pewnie w poczne sektory, ale także środek pola będzie pewnie starały, będą się starały wyłączyć tutaj dziewczyny z Łęcznej poprzez właśnie współpracę Marszewskiej, Grzywińskiej, które doskonale ze sobą współpracują, bo przecież Medyku Polomarket Konin wiele lat spędziły. No i Zdunek. Od razu pod nogi Marszewskiej. Marszewska talent. Można powiedzieć obok Parczewskiej właśnie i Zawistowskiej. Wrzutka w pole karne Kwietniewskiej. Obok bramki, ale już pierwsza znowu teraz sytuacja stworzona przez Kamczyk. Jakże efektowna, z główki na dalszy słupek, jednak niewiele zabrakło, żeby było 1-0 dla GKS Górnik Łęcznej. I od samego początku w tym nochicie tej kolejki nie ulega to żadnej, nawet najmniejszej wątpliwości. Łęczna mocno, SMS mocno i są emocje od samego początku. Uruchomienie akcji od razu Grzywińska z kontrą. Wybita piłka na aut, w tym przypadku dobra decyzja uniemożliwiła tym samym kontynuowanie akcji Monice Walak, grającej z numerem 36, ale odrzut z autu tym samym Zupczyk. Piłka blisko linii bocznej, Górnicka jeszcze chciała uratować, ale piłka ponownie za chwilę na aut. Było podanie w kierunku Michaliny Kowalskiej, pamiętamy Mistrzostwa Polski do lat 19 na cofniętym napastniku. Można powiedzieć, grała, bardzo dobrze się spisywała, też zdobywała tam bramki, jak pamiętamy. 18 spotkań wygranych w ubiegłym sezonie przez Łęczną. Bardzo, bardzo sezon. Drugie miejsce, no Pucharu Polski nie udało się wywalczyć. 3-0, pamiętamy, tam przegrana z Medykiem Polomarket Konin w wielkim finale we Włocławku. Tutaj ładnie teraz zablokowała to podanie Zupczyk Weronika Zawistowska. Niezwykle utalentowana dziewczyna. Zresztą ja mówię, że ten rocznik 9-9 i 9-8, czyli ta nowa kadra U19, naprawdę ma ogromny potencjał i sukces na to, aby osiągnąć to, co zamierzają. Problemy były przed momentem w przyjęciu futbolówki przez Kwietniewską.
Rybnicka musi ratować sytuację z Kwietniewska, uratowała tą piłkę, ale jednak już w posiadaniu Kowalska musi się zastawić, odegrać, nie ma za bardzo do kogo, trzeba zrobić rzutkę. Pole karne jest Grzywińska, która jak trzeba to i wróci do defensywy, wypiąskowała tam, podbiła tą piłkę Palińska. Jankowska z linii pola karnego, strzał na bramkę, a Palińska doskoczyła do tej piłki. Jankowska, która jest tutaj motorem napędowym, tak jak mówiłem, zawodniczka kadry narodowej, bo przecież oglądaliśmy ją wielokrotnie, czy to w meczu ostatnich eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, Polska, Szwecja, Polska, Dania. Bardzo dobrze się tam również prezentowała. No i za chwileczkę mamy pierwszy stały fragment, groźny rzut rożny. Pierwsza sytuacja dla UKS SMS Łódź w tym spotkaniu. Będzie dośrodkowanie piłki w pole karne, jest rzutka, ale chwyta Palińska, ale piłka wyskoczyła, nie zauważyły tego do końca dziewczyny z SMS-u i od razu Palińska się nie zastanawia i potężnym, długim uruchomieniem akcji wznowiła tą grę. Przypomnijmy, że to bramkarka, która w poprzednim sezonie broniła w KKP Bydgoszcz w Ekstralidze, teraz oczywiście w Bydgoszcz w pierwszej lidze w grupie północnej. Zrobiła rozesłanie Kowalska, nie ma jak się przebić, trzeba odegrać, odbudować akcję poprzez Zupczyk, teraz poprzez Chmal i poprzez Katarzynę Konat, która od tego sezonu gra w UKS SMS Łódź, wychowanka medyka Polomarket Konin, w poprzednim sezonie za AZS PWSZ Wałbrzych, a teraz w UKS SMS Łódź, mistrzyni Europy do lat 17 z 2013 roku. Zupczyk wykorzystała nieuwagę, Zupczyk prowadzi piłkę bez pomysłu, to zagranie jednak tutaj troszkę brak porozumienia z Kowalską, choć już Kowalska przy futbolówce i od razu z pierwszej piłki pole karne Marzena Salamon, grająca trenerka. Brawo Ola! To za chwileczkę będzie groźna sytuacja, ponownie rzut rożny, no i ponownie Alina Kowalczyk, specjalistka od wznawiania tych stałych fragmentów z rzutu rożnego, za chwileczkę rozpocznie. 10. minuta tego spotkania, naprawdę niezwykłe emocje nam tutaj towarzyszą na stadionie w Łęcznej. Druga kolejka Ekstraligi. No i tak jak wspomniałem, Kowalska wrze. Jak wykorzystają to teraz jej koleżanki? Walak, widać, że tutaj na tym bliższym słupku, kto będzie tam zamykał. Wygląda na to, że Konat. Choć nadbiegają wszystkie w okolice pola bramkarki po główce. No, jeszcze nie jest koniec. Aż tutaj jest interwencja błyskawiczna defensywy z Łęcznej. Cały czas tam Dyguś była czujna. Tu jeszcze Kwietniewsk blokuje cały czas tutaj Olgę Zupczyk, która lubi takie okazje wykorzystywać do odbierania futbolówek, właśnie szczególnie w tych bocznych sektorach boiska. Ponownie Górnicka. Będzie kreowanie akcji, rozpoczęcie klasyczne, można powiedzieć, Hajduk, wyższe podanie i od razu na Śnyrowską, nie było spalonego, ona ma teraz niesamowitą sytuację, choć już Chmal jest przy niej. Kamczyk tu jeszcze. Odegranie futbolówki, jest właśnie Kamczyk, o której mówiłem. Odegrała jej piłkę z Dunek, była fajna szansa na stworzenie groźnej sytuacji. Sznyrowska prowadziła piłkę, zagrała do Zdunek, ta chciała wycofać do Kamczyk, ale mamy za chwileczkę stały fragment dla GKS Górnik Łęczna i można powiedzieć, że od samego początku wymiana tych stałych fragmentów, tych rzutów rocznych między drużynami. No i za chwileczkę Emilia Zdunek, ta, która zdobywała bramkę z rzutu karnego. Zdunek, która barwnie prezentowała się w już nieistniejącym niestety Zagłębiu Lubin. Zdunek! Lekki ten rzut rożny, tu próbowała dobiec Marszewska, no i znikąd Zawistowska, która odlatuje na skrzydle teraz Kowalski, od razu rzutka na dalszy słupek z problemami. Jeszcze Zawistowska chce to dobić. Doskoczyła do samego końca, nie poddawając się, tym samym jest Marszewska. Tu też się czujnie zachowała, odbuduje poprzez Kwietniewską. Przerzut na drugą stronę, tam jest oczywiście Dyguś. Można wykorzystać środek po przekonnej, choć tutaj cały czas jest czujna, a to Zasowska gdzieś się kręci, a to jest właśnie Linda Dudek. Gaba Grzywińska, mistrzyni Europy do lat 17 z 2013 roku. Podobnie jak Ewelina Kamczyk, czy grająca w SMS-ie Katarzyna Kont. Jest znowu akcja blisko linii pola karnego, po główce Kwietniewskiej, Marszewska ponownie również główką. Ta dziewczyna dobrze radzi sobie w środku, jak ryba w wodzie, można powiedzieć, się czuje. To pokazywała zresztą pod koniec poprzedniego sezonu w meczach właśnie przeciwko Łęczy, jeszcze gra w medyku Polomarket Konin. Brązowa medalistka mistrzostw Polski do lat 19 i tam właśnie w tych 19 medyk w walce o brąz pokonał UKS SMS Łódź.
ponownie odbudowa Stunek. Jest Górnicka, była zawodniczka kadry narodowej. Od razu porozumienie ze Zdunek, prostopadła piłka do Kamczyk. Oj, tu troszeczkę problemy, no i też ta piłka poszła w linię. Tam od razu doskakiwała do niej Dyguś, nie udało się uratować. Tym samym UKS SMS Łódź odrzutu z autu. Kinga Molenda grająca z numerem 17. Podaniem na tutaj Jankowską. Przerzut na drugą stronę, ponownie jest Kwietniewska. Pierwsze 10 minut, tak jak mówiłem, bardzo wysoko zagrane przez UKS SMS Łódź. One też przyzwyczaiły wszystkich do tego. Teraz już zupełnie inaczej to wygląda. I tak jakby Łeczna chciała zablokować w strefie defensywnej swoje przeciwniczki, ale dużo też wolnej przestrzeni wykorzystują. Tak jak teraz tutaj, mimo że zawężają tą grę, to starają się cały czas gdzieś ominąć nawet ten środek właśnie poprzez podania do Kowalskiej. Troszkę rozszerzyć tą akcję, tą grę. Schulz. Rozegranie poprzez Celinę Chmal, kapitan. Jest tu Zawistowska, która będzie pilnować za wszelką cenę, przede wszystkim Zupczyk. Dobre podanie w kierunku Lindy Dudek. Tu miała Górnicką na plecach, trzeba było się odegrać. Jest Salamon. Rzutka w okolice linii pola karnego. Już tutaj Górnicka asekurowała tą piłkę do Palińskiej. Po drodze jeszcze lekka wywrotka. No, można powiedzieć, że akcja pod jednym polem karnym i pod drugim. Co rusz się toczy, jest Sznyrowska, ale tu jest dosyć ciasno. Jest Grzybińska, która się pojawiła, i Zawistowska. Od razu Grzybińska troszkę się wycofuje do swojej strefy, jest piłka właśnie przy niej. Mają pomysł na grę, tutaj dziewczyny z Męcznej od razu po przekątnej, w pole karne do Kamczyk. Kamczyk ma już ponownie na plecach przeciwniczkę. Salamon od razu przekazała uruchomienie akcji Schulz. Schulz rozpocznie pewnie wysokim zagraniem znowu do środka. Tu jest Dudek, ale cały czas pilnuje jej Grzywińska. Również nieco osamotniona w tym przypadku Zasowska. Ta też jest dobrze znana po główce. Tutaj nie udało się. Jest właśnie Zasowska. I za chwileczkę będzie rzut wolny. Kolejny stały fragment, ale teraz to rzut wolny. No i Konat, która biła te rzuty wolne, te rzuty roczne, też często w PWZ-ce, teraz w SMS-ie. Konat. Wysoka wrzutka gdzieś właśnie znowu w okolicy linii pola karnego. Była tutaj blokowana przez Kwietniewską Zasowska, żeby były problemy w przyjęciu kierunkowym futbolówki. Jest Dudek. Od razu Zasowska gdzieś tam się podłącza. Tutaj dobra blokada tego podania. Jest Grzywińska. Grzywińska, dobre przyjęcie, choć takiej mocnej piłki przez Szyrowską. Nie każdemu, nie każdy jest w stanie tak wysunąć nogę do tak mocno zagranej futbolówki. Szyrowska, która naprawdę wiele bramek w poprzednim sezonie zdobywała, wielokrotnie po dwie, trzy w jednych spotkaniach. Można byłoby wielokrotnie o tych meczach wspominać. Znana z tego, że w 19 kolejce z medykiem Polomarket Konin ograła Anię Szymańską, trafiając w bramkę przeciwniczek, czy także w ostatnim meczu właśnie z medykiem. Niestety Górnicka ma problemy, ona tam blokowała to podanie, ucierpiała bardzo mocno, jest fizjoterapeuta GKS Górnik Łęcznej przy niej. Łęczna, która tak jak mówiłem, od tego sezonu w bardzo poszerzonym składzie tych transferów było naprawdę dużo. Klub, który de facto najwięcej pozyskał dziewczyn do swojej drużyny, bo też i nie tylko z Ekstraligi, ale również i z pierwszej ligi. I tu mowa oczywiście o drugim zespole, który finiszował w rozgrywkach pierwszej ligi grupy północnej. Pomiło poinformować, że również w barwach Łęcznej od tego sezonu Patrycja Rogalska będzie się prezentować, którą pamiętamy doskonale z Mistrzostw Polski do lat 19, kiedy to też miała przyjemność. Ja miałem ogromną przyjemność komentować też z nią poszczególne spotkania. Jeszcze chwilę. Na razie Górnik w składzie 10-osobowym. 10-osobowy skład, ale pytamy. Górnicka wraca. Znowu na płycie boiska. Nie ma szans, żeby ona zeszła. Niezwykle waleczna dziewczyna. I doświadczenie ogromne, które przekazuje wraz z Marleną Hajduk, czy właśnie Dominką Kwietniewską, wcześniej już z niegrającą za Anią Żelazko, która zakończyła swoją barwną karierę już od tego sezonu. Nie widzieliśmy, no ale też problemy z kontuzją w minionym. Także już blisko dwa sezony ani nie ogląda. Od razu Kwietniewska po przekątnej próbuje iść wyższym podaniem znowu na Sznyrowską. Główką jednak kapitanka Chmal. Jest ponownie SMS przy futbolówce.
gdzieś szukają przez ten środek. Jak tu by się przebić? Ale tu się kotłuje, bo jest Zdunek, jest oczywiście Grzybińska, jest również Zawistowska, która fruwa na tych skrzydłach. Znowu się wymieniła, zwróćmy uwagę, z Eweliną Kamczyk. Zamieniły się miejscami Kamczyk, która w poprzednim sezonie wielokrotnie hat-triki, szczególnie w rundzie wiosennej, zdobywała w starciu z TS Mitek Żywiec w 24. kolejce, kiedy to 5-1 dziewczyny z Łęczny wygrały tamto starcie. Hat-trik Eweliny Kamczyk i bramka właśnie zdobyta przez wielokrotnie wspominaną przeze mnie Annę Sznyrowską, czy chociażby hat-trik Kamczyk w 21. kolejce meczu z Czarnymi. Jest marsz. Poprzekot uruchomiła duże podanie. No, te poprzekonne podania charakterystyczne dla medyka Polomarket Konin. Ona też się tam tego szkoliła. Więc jak mówiłem, jak w środku, jak ryba w wodzie. Wcześniej w barwach Łęcznej pamiętamy i Katarzynę Daleszczyk, ale już od zeszłego sezonu w barwach medyka Polomarket Konin tam potężnie właśnie w tym środku Kasia sobie radzi, dobre poprzekodnej piłki zagrywa. No i widać, że Marszewska idzie w te ślady i jest na pewno obok, jak mówiłem, Zawistowskiej, Parczewskiej, Jędrzejewicz, tej kadrze U19 trzonem, bo dziewczyny 4 z Łęcznej w kadrze U19, trenera Kacprowicza i trenera Ciupińskiego. No i dziewczyny, które naprawdę namieszały w tych spotkaniach i wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bo przypomnijmy, w pierwszym meczu z Estonią, które Polki wygrały 11-0, w 36 minucie Kasandra Parczewska, w 55 oraz 90 Weronika Zawistowska. W drugim meczu również Zawistowska zdobyła bramkę, Parczewska dwie, można powiedzieć, że się zamieniły i dodatkowo do tego dochodzi jeszcze Agnieszka Jędrzejewicz i również pozostałe zawodniczki z innych klubów, jak Klaudia Leffel, która zaliczyła hat-tricka, czy w pierwszym meczu wyśmienite 4 bramki Dominiki Grabowskiej i to jest ruch naprawdę bardzo dobry. Zresztą ja pamiętacie, słuchaliście nagrania audio, rozmawiałem z trenerem Kasprowiczem i to, że Dominika Grabowska, która ma jeszcze de facto dużo czasu na to, aby grać w kadrze narodowej, a rocznikowo łapie się do 19, jest w tej kadrze, to jest bardzo dobry ruch. Sznyrowska troszkę, tam były lekkie problemy z przyjęciem kierunkowym, Górnicka mocno zagrała w pole karnym, ale cały czas 0-0 w tym spotkaniu. No i pytanie, czy w pierwszej połowie będziemy mieli tą pierwszą bramkę i dla kogo? Za chwileczkę Schulz ponownie uruchomi. Kolejne powołanie już otrzymaliśmy do kadry U19. Teraz zabraknie niestety Anity Turkiewicz, w miejsce Marta Osowska z KKB Bydgoszcz, która już wcześniej też, bo jest rocznikiem 9-8, grała. Także też doświadczenie będzie wraz z Jędrzejewicz czy Leffert przekazywać. Kilka chwil temu z przewrotki Kwietniewska do przodu i od razu Zdunek. Rozegranie tam Zawistowska była na linii pola karnego. Konat ją trochę zablokowała, ale od razu ta szybka dziewczyna, dynamiczna, od razu jest przy futbolówce. Jankowska cofnęła się do defensywy, zablokowała to przekazanie futbolówki w Zawistowskiej w kierunku Sznyrowskiej. No i Salamon miała problemy, zauważyła, jest tutaj przed nią Marszewska, trzeba od razu uruchomić podanie wsteczne. Duża luka, którą wykorzystała świetnie w tej przebitce Gaba Grzywińska. Mocno jednak trochę zagrana ta futbolówka do Sznyrowskiej, ale z przebitki agresywnie, jak to Grzywa ma w swoim zwyczaju. Tam się mocno wtargnęła w tą piłkę, ale udało się ją odebrać. Grzywińska tutaj w podstawowym składzie. Ma już miejsce, wydaje mi się, pewne. No w tym meczu z Sosnowcem naprawdę brylowała. Świetnie grała, pamiętamy, że oglądaliśmy. No i asysta przy tej pierwszej bramce właśnie. Być może była, miałoby to miejsce też kilka chwil temu. Konat uruchomiła i ponownie, zwróćmy uwagę, Grzywińska. Ale tu jednak teraz dziewczyny z SMS-u odbierają futbolówkę. Od razu chcą rozszerzyć akcję troszeczkę też z przymusu, bowiem tutaj Kowalska miała na plecach Sznyrowską. Musiała ciągnąć tą piłkę do linii bocznej. Piłka opuściła boisko. No i Zupczyk odrzutu z autu. Pytanie tutaj, do kogo może zagrywać. No, tu w kierunku znowu Kowalski, ale tam jak plecy w postaci Kwietniewskiej, Kowalska zablokowała to przekazanie do przodu piłki przez Kwietniewską. Palińska przed momentem przy futbolówce i od razu kreowanie akcji. Szybkie wznowienie tym samym jest Dyguś, która jest znana też z tego, że z jednej strony gra w defensywie, a z drugiej strony bierze czynny udział w kreowaniu gry ofensywnej poprzez swoje podłączanie się do ataku poprzez linię drugą. Zdunek chciała tak rozegrać tą akcję, zagrywając na skrzydło do Kamczyk. Tutaj Grzywińska znowu w środku, tym samym Zasowska zasmucona traci futbolówkę. Ten środek jest groźny. Tutaj jeśli SMS nie wyłączy środka pola, to nie ma co się tam przedzierać moim zdaniem. Po przekonnej Kowalska na Biankowską.
Wyłasnów Dyguś, jest Zawistowska. Wzdłuż linii, Zawistowska już widzi, Zdunek się podłącza, Sznyrowska się jej tam też troszkę wysunęła, Zawistowska po przechodne idzie sama futbolówką, długo ją prowadząc, zagrywając do Zdunek, ale przed nią była Konat. Środek, tak? Środek to Grzybińska. Grzybińska, kolejne starcie z Zasowską. Jest znów Kmal. Konat. Jest Salamo. Słup jakieś kreowanie pomysłu. Przesuwa się tutaj bliżej naszego stanowiska komentatorskiego ponownie Kowalska. Jest Zupczyk, ale przed Kowalską cały czas jest i Kamczyk. Znowu wymiana futbolówek. Na przemian krótkie, długie podania stosuje drużyna z SMS-u. Bardziej te podania po ziemi, jednak wysokiej piłki, do której też nas przyzwyczaiły dziewczyny z Łęcznej, poszukują w tym spotkaniu i te zagrywania, szczególnie Kwietniewskiej, gdzieś nie tyle co na środek, ale na skrzydło nawet z obrony, są efektowne i przynoszą tutaj jak najbardziej korzyści. To rozrzucanie piłki na boki i tu przez dziewczyny po ziemi SMS-u może się skończyć tak, jak to miało miejsce w środku, kiedy to Grzybińska nie tyle co przecinała podania, ale przechwytywała je. Hajduk. Wyższa piłka, o której wspominałem, do Sznyrowskiej. Tu jednak cały czas Konat teraz kontroluje problemy Sznyrowskiej. Ale już się podnosi na Biankowską. No! Biankowska na linii pola karnego. Strzał w kierunku bramki, ale tutaj, gdyby nie Kwietniewska, to Palińska musiała się rzucić do obrony, choć była czujna. Widzieliśmy, jak Zasowska próbowała zdobyć bramkę. No i jest za chwileczkę stały fragment. Ponownie widzimy, że Kowalska zbliża się po piłkę, a to oznacza, że Kowalska za chwileczkę wznowi. A wznowi Kowalska z rzutu rożnego, dośrodkowując piłkę w pole karne. Pytanie, czy jakieś zmiany nastąpią. Pamiętamy w pierwszym spotkaniu z Sosnowcem. 23 minucie. Wówczas Noras. Ola Noras weszła na boisko. Michalina Kowalska. To właśnie za Kwietniewską, ale to była zmiana wymuszona. Palińska doskoczyła, jest Kamczyk. Teraz mają sporo wolnej przestrzeni dziewczyny z Łęcznej. Szkoda, że ta piłka nie była zagrana do Zdunek. Mogłaby dojść tutaj i zaistnieć tym samym groźna sytuacja. Kamczyk od razu odrzutu z autu, poszukuje tym podaniem Grzybińskiej. Z pierwszej piłki ponownie Kamczyk. No Kamczyk, ta piłka grzywa. Trzeba troszeczkę pograć, też zmusić dziewczyny z Łodzi do zmiany. Trochę też ustawienia, choć widzimy, że teraz defensywna gra. Od razu przesunęły się wszystkie do obrony. Migrują, można powiedzieć, po tym boisku. Dyguś. Prostopadła piłka do Zawistowskiej. Trzeba ponownie odbudować. Podanie wsteczne jest Hajduk, środek pola. A tutaj Grzybińska. Grzybińska i do Zdunek. Przyjęcie i Zdunek naciera w pole karne. Zdunek do Kamczyk. Ta blokowana jedna tutaj przez Zupczyk. Główką Górnicka i znów jest Sznyrowska przy futbolce, ale teraz pod nogi! Kamczyk! 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 Ewelina Kamczyk! Błąd jeszcze w obronie Karoliny Schulz! Jest 1-0 dla drużyny KKS Górnik Łęczna w 25 minucie. Ewelina Kamczyk! 0 dla Górnika! Ależ to wykorzystała! Lekko, mimo to, że była blokowana w tym polu karnym, zdobywa bramkę. Jeszcze błąd przy obronie Karoliny Schulza. Kamczyk zapisuje bramkę na swoim koncie w drugim meczu w sezonie Ekstraligi. 2-16, 2-17, 1-0, 25 minuta i prowadzą Gospo Dynie. Ewelina Kamczyk. Mówiłem, że w pierwszym meczu jej nie oglądaliśmy, problemy z plecami. Tam wówczas Jędrzejewicz kasała na skrzydłach. Teraz jest już Kamczyk, zawodniczka kadry narodowej. I Kamyk zdobywa bramkę dla swojego zespołu. Salamon. No od razu po przekątnej na Biankowską, ale troszeczkę za mocno zagrana futbolówka. Już tam Martyna nie miała za bardzo jak dobiec do niej. Jeszcze po główce Dyguś, ale piłka na aut i za chwileczkę odrzutu z autu wznawia UKS SMS Łódź. 25.6 już w zasadzie minuta tego spotkania, ale to dopiero, można powiedzieć, że jeszcze początek, jeszcze około 20 minut pozostało do zakończenia trwania pierwszej połowy. A warunki atmosferyczne są idealne do gry w piłkę. Nie za gorąco, nie za zimno, słońce nie świeci. W daleko oddalonej Łęcznej, do której oczywiście zapraszamy tutaj na mecze. Miło mi też poinformować, że wszystkie mecze Łęcznej, które będą tutaj się odbywały na stadionie, będą przez nas nadawane na naszej antenie. Oczywiście będę miał przyjemność ogromną je komentować. Czasami mam nadzieję, że również z kimś, jak ktoś chce ze mną komentować, zapraszam serdecznie.
każdą zawodniczkę. Odrzut za auto Zupczyk. Od razu szuka Kowalskiej, Kowalska z przewrotki do Dudek, Dudek pod nogi teraz Zasowskiej. Zasowska lekko rzuciła do boku, tu jest Salamon, ale Marsza zablokowała to podanie, sprawiając tym samym, że ta piłka jest już przy Zawistowskiej. Zawistowska też charakteryzuje się mocnym dryblingiem, ta utalentowana, szybka dziewczyna. Zwróćcie uwagę, co robi, jak pokonuje defensywę i jeszcze oddaje strzał w kierunku bramki, mimo to Schulz jednak obroniła ten strzał po ziemi, ale przeszła praktycznie większą część defensywy Zawistowska, szczególnie tutaj radząc sobie z grającą z numerem 33 pomocniczkę Monikę Wala, która tutaj widać, że w tym spotkaniu ma typowo jednak defensywne zadania przed stoperkę drużyny z Łodzi. No i jeszcze mieliśmy Zawistowską faulowaną. To w polu kar. Sama wyszła, była na to narażona i za chwileczkę krótka narada i może być show Łęcznej. Będzie show Łęcznej i za chwileczkę może iść z tego rzutu wolnego, który prawdopodobnie może bić Emilka Zdunek, strzał światło bramki. Była narada, jest grzywa. Teraz jak one to rozegrają, a może jednak Kamczyk? Kamczyk! Kamczyk! I wpada! Mimo to wpada! 2-0! Po niedługiej chwili Kamczyk zdobywa bramkę z rzutu wolnego, ale one to rozegrały. Tam próbowała wybronić znowu tą akcję Schulz, ale jednak nie udało się. I Kamczyk drugą bramkę w przeciągu kilku minut zdobywa dla Łęcznej. 2-0! Już podwyższenie tego starcia w wyniku na 2-0 przez Ewelinę Kamczyk. Była Zdunek, była Gaba, była Kamyk. Gaba ominęła tą piłkę, zmyliła przeciwniczki, tym samym Kamczyk doskoczyła. Mówiłem, że może paść strzał, światełko bramki. Tak też się stało. 2-0 dla GKS Górnik Łęczna przez środek. Mocno widać zdenerwowana chyba tym Marzena Salama. Po swojemu chciała rozegrać tą akcję. Zupczyk. Od razu na Salamon. Widać teraz Salamon. Bardzo mocne ofensywne ataki, ofensywne zadania grającej trenerki, która przesuwa się coraz bardziej w pole karne. Tutaj jeszcze kooperacja z Walak, która też się podłączyła. No i zagrywanie Salamon na Zasowską, która była w polu karnym. Tu jeszcze Zupczyk. Teraz już niemalże wszystkie ofensywnie prócz trójki z defensywy, czyli Kmal, Konat, Molendy. Choć już z kontrą, to, że wszystkie się przesunęły, teraz muszą się wszystkie cofnąć niemalże, bo tutaj troszeczkę błędy, zagranie pod nogi właśnie Molendy, tam doskakiwała Zawistowska, ale była nieco dalej. Jankowska do boku, wykorzystają środek pola, ale jak środek, to od razu starcie niczym w ringu z Gabrielą Grzywińską. Zauważyła Walak, mówi, nie będę ryzykować, odegram tą akcję, odegram tę piłkę podaniem wstecznym i znów kreowanie. Molenda przez środek do boku, jest znowu tutaj Salamon. Dobra piłka do Dudek, jednak główką nie udało się przyjąć futbolówki. Grzywa znów ratuje sytuację, podanie wsteczne i znów kreowanie akcji. No widać, że dobra bardzo współpraca w obozie GKS Górnik Łęcznej. Dużo nowych dziewczyn, które dołączyły do składu, ale wszystkie widać, że jak w zegarku pracują na boisku. Tutaj akcje takie można powiedzieć w trójkącie stosowane. Kamczyk, Marsza i Kwietniewska i już teraz Hajdu przez środek, ona też w sumie z tego, że tak lubi do linii pomocy się podłączyć. Była piłka zagrywana na Sznyrowską, tu teraz Zupczyk musi kontrolować sytuację. Salamon do boku, tu jeszcze Kwietniewska. Mówiłem, że o Alicji, mówiłem właśnie o Alicji Dyguś, która też ofensywne zadania wykonuje, mimo to, że gra w obronie, i tak samo można to powiedzieć w przypadku Kwietniewskiej właśnie, która potrafi zaskoczyć. Tak jak zaskoczyła w meczu z PWZ-ką w minionym sezonie. Ale o, to już wiecie. Odrzutu z autu Zupczyk. Tu Kowalska ma przed sobą Kamczyk, a za sobą właśnie Kwietniewską. Jest Ewelina przy piłce wzdłuż linii. Troszkę osamotniona, ale od razu już krótka piłka do Sznyrowskiej. Sznyrowska do Kamczyk. Na wolną pole. Kamczyk od razu od pierwszej piłki. Gdzieś w okolicy linii pola karnego. Zdunek, Zawistowska! Przed linią pola karnego, nieprzyjemne przepychanka tutaj i stłuczka tym samym z Kingą Molendą. Miejmy nadzieję, że paniom się tutaj nic nie stało. Dużo tej agresywnej gry mamy na boisku. Problemy były Górnickiej. No i jak widać problemy Zawistowskie. Molenda się podnosi, a potrzebna będzie interwencja fizjoterapeuty GKS Górnik Łęcznej na boisku. 2-0 przypomniałem. Dwie bramki Eweliny Kamczyk. 25 minuta to pierwsza. Świetnie bardzo rozegrana ta akcja.
i potem z rzutu wolnego kilka chwil dosłownie później podwyższenie na 2-0. Dostrzegam tutaj, że za chwilkę może jakieś zmiany w Łęcznej. Kasandra Parczewska z numerem 17, tam gdzieś sobie podskakuje obok tego swojego stanowiska drużynowego. Długo niestety, także i Molenda ma problemy, a więc obydwie panie i mamy dłuższą przerwę. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, przecież ten sezon naprawdę rozpoczął się dosyć mocno i o tym się bardzo dobrze przekonały dziewczyny Sztormu Gdańsk, podopieczne trenera Roberta Hałaszczyka, które w dzisiejszym spotkaniu na własnej ziemi mierzą się z medykiem Polomarket Koni. A przypomnijmy, że na kadrze drobnych kontuzji, ale wykluczających na co najmniej dwa spotkania nabawiła się Klaudia Tubisz-Słowińska i Marcjanna Zawadzka. Dodatkowo w meczu z UJ Kraków Martyna Zańko zerwała więzadła krzyżowe, także no niestety dla Martyny to już po sezonie. A więc taki motor napędowy w przypadku właśnie Zańko, która zdobywała wiele bramek, Słowińska, która świetnie współpracuje z Kopińską, która wykorzystuje zawsze główką te dośrodkowania Słowińskiej w pole karne, a dodatkowo bardzo dobra dziewczyna z defensywy, wysoka Marcjanna Zawadzka. Skład, no prócz Zańko, która jest nieco starsza, ale reszta dziewczyn to pamiętamy srebrne medalistki z Mistrzostw Polski do lat 19, które w finale wówczas w Będzinie na stadionie Sarmacji mierzyły się z AZS Wrocław, a Wrocław dzisiaj właśnie z UJ-em gra. I znów łódź przy futbolówce. Troszkę problemy. Zupczyk tu mocno doskoczył do tej piłki, ale tym samym odrzutu z autu GKS Górnik Łęczna. Kwietniewska od razu do Marczewskiej, ta z pierwszej piłki wewnętrzną stroną odegrała do Kwietniewskiej i Hajduk otrzymała podanie od Nataszy Górnickiej. Hajduk robi rozeznanie, tu widzi, że jest Dudek, ale jednak prosto padła piłka do Emilki Zdunek. Zdunek od razu do boku, tu jest znów Zawistowska, troszeczkę wycofała się. No, Zawistowska jest bardzo szybką zawodniczką, podobnie jak Eleonoras, więc też jest w stanie migrować wzdłuż linii od pomocy aż po atak. I aż nawet do obrony. Samczyk po przekątnej idzie z futbolówką od razu na skrzydło do Zawistowskiej. Zawistowska troszeczkę tam w tym przyjęciu nie była pewna, ale mimo to zwróćcie uwagę, cały czas prowadzi futbolówkę i pod nogi Zdunek. A Zdunek pod nogi Sznyrockiej. Tu jeszcze Zawistowska. Salamon wzięła sprawy w swoje ręce od czasu, gdy ta druga bramka została zdobyta przez Ewelinę Kamczyk i to jest bardzo widoczne w tym spotkaniu. Ponownie Kwietniewska po przekątnej na dalszy słupek ten strzał obok bramki, ale to pokazuje właśnie, że ta dziewczyna bardzo doświadczona jest, nieprzewidywalna i potrafi właśnie nawet z takiej odległości gdzieś w 35 minucie na bramkę. Jak w tym przypadku w 35 minucie postraszyć też i zmylić przeciwniczki, nie tyle chcąc podawać, ale nie podając, a oddając strzał w kierunku bramki. Molenda. Jak mówiłem, Chmal, Zupczyk, Dudek, Sasowska, Salamon, Wianek, Kowalska, dziewczyny, które bardzo dużo bramek w minionym tym bardzo barwnym sezonie dla SMS-u, wygranym zresztą w Cuglach, tak jak mówiłem, 50 punktów w pierwszej lidze w grupie północnej, na drugim miejscu Praga Warszawa, na trzecim Medyk Polomarket Konin 2, drugi zespół. Tak wyglądało wówczas podium. A w Ekstralidze pamiętamy Medyk Polomarket Konin, GKS Górnik Łęczna, ITS Mitek Żywiec przez środek. Tu troszeczkę Zdunek przegapiła to podanie i od razu Zupczyk potężnie na Biankowską. No jest troszkę tych zagrań na Biankowską. Tutaj Hajduk, no w tej defensywie nie do końca to tak szło chyba po myśli. Tam poślizgnęła się lekko, doskoczyła Dyguś. Od razu musi Biankowska wycofać. Puściła w linię. Tutaj nagle Molenda się podłączyła i wrzutka w pole karne. Tam chciała Dudek z główki, ale jeszcze jest Kowalska. Ta piłka się odbiła od słupka, a potem jeszcze Dudek nie wykorzystała tej jednak sytuacji. No, to było groźne, to było bardzo groźne. Pierwszy raz Dudek z główki, potem jeszcze chciała dorzucić. Jak ta piłka odbiła się od słupka, jednak nic z tego nie wyniknęło i Palińska za chwileczkę uruchomi. No widać, że tamtą wolną przestrzeń w defensywie dziewczyny z SMS-u chcą jak najlepiej wykorzystać, gdzieś tam wtargnąć, ale jest dużo zagrań na Biankowską, ale nie ma wykończenia też, gdy jest tam gdzieś blisko bocznej obrończyni, jak w tym przypadku Dyguś. Nie ma się za bardzo do kogo odegrać. Musi trochę mocniejsze te podanie wsteczne uruchamiać,
No i tym samym niweluje to sytuacje podbramkowe dla drużyny z Łodzi. Zupczyk. Rzut wolny. Czy będzie to wrzutka w pole karne? Zupczyk. Po przekątnej do środka linii pola karnego jest Grzybińska. Od razu z pierwszej piłki Kwietniewska i dużo wolnej przestrzeni teraz do wykorzystania mają dziewczyny z Łęcznej. Od razu z Dunek, prostopadle, idzie długo, prowadzi futbolówkę, jest już tutaj Sznyrowska i gdyby nie Molenda, to byłaby naprawdę groźna sytuacja podbramkowa. Od razu Schulz chwyciła futbolówkę i teraz do niej należy kierowanie akcji w meczu z AZS PWSZ2 Wałbrzych. Danuta Patura i pamiętamy, broniła 3 bramki tam stracone. Dzisiaj Schulz jest na bramce, no i widać, że eksperymentuje UKS SMS Łódź z bramkarkami. Pytanie, kto będzie w trzecim meczu tej drużyny bronił, ale póki co zwróćmy uwagę na ekran, bowiem Biankowska znowu prostopadle pod nogi Zasowskiej. Ta jednak miała problemy z przyjęciem futbolówki. Górnicka interweniowała. W tym przypadku dobrze się zachowując, wybijając tą futbolówkę na aut. Odrzut z autu za chwileczkę Kinga Molenda. Z tego też mamy, zwróćmy uwagę, teraz trójkę w defensywie. Zupczyk, Chmal, Konat, Molenda. Widać, że podłącza się tutaj do pomocy, do drugiej linii. I z tego potem trzeba się jednak cofnąć. Swoją strefę, zejść ponownie. Dużo tych podań też w boczne sektory, tak jak mówiłem, Łódź stosuje. Dużo zagrań na Biankowską. Gdzieś przez środek cały czas próbuje szukać jakiegoś złotego środka. Trenerka grająca Marzena Salamon, tu Konat. No i teraz troszkę jest miejsca z Dunek, a i troszkę z problemami jednak, chciałoby się powiedzieć. Tutaj na pewno trener Mazurkiewicz coś by podpowiedział teraz, za chwilkę. Ponownie akcja kreowania należy do Łodzi. No i tu, gdyby nie Górnicka, to Dudek miałaby dobrą sytuację. Z Dunek troszeczkę teraz błędów w Łęcznej. Szybko doskoczyła przed Ewelinę Kamczyk, Olga Zupczyk. Tu wolna przestrzeń, nie było nikogo, żeby wykorzystać tą piłkę. Błędy w ustawieniu przed momentem widoczne w GKS Górnik Łęcznej. Od razu słyszę, co trener Piotr Mazurkiewicz interweniuje i już ustawienie zupełnie inne. Wraca to do normy i Zawistowska. Kooperacja ze Zdunek. Zdunek na rozrzucenie piłki do boku, do linii bocznej. Tutaj doskoczyła Dyguś. Dyguś podłącza się do ataku, może zagrywać. W polu karnym Sznyrowska, jest również Kamczyk, ale tam jednak zniwelowana ta sytuacja przez defensorki UKS SMS Łódź. Cały czas wydłużone jest to pole gry przez Łęczną, również Łódź, kiedy tylko ma okazję. Tu też defensywa jest czujna, teraz po tych straconych 2 bramkach. Zupełnie inaczej, no! No, jest 3-0! No, mówiłem, że takie nieprzewidywalne sytuacje mogą nastąpić na boisku. Chwila nieuwagi, niby leciutka piłka, która pofrunęła, chciałoby się powiedzieć, wraz z wiatrem w kierunku bramki, a mimo to jest zdobycz i w jakim to sposób zdobyła tę bramkę, zaskakując tym samym Karolinę. Z numerem 3 Schulz, Gabriela Grzywińska wraz z kierownikiem Andrzejem Banaszkiewiczem. Przyjęliśmy Gabriela Grzywińska w swoim debiutanckim sezonie w Łęcznej. Zaskoczyła, tak jak Kwietniewska zaskakiwała, tak Grzywińska. Wszyscy się spojrzeli, jak ta piłka tak pofrunęła, pomstnęła w pole karne i w pole bramkarki Karoliny Schulz. Zaskoczyła się na pewno golkiperka drużyny UKS SMS Łódź, a Grzywińska zmyliła wszystkich, jakby zaczarowała też tą piłką. Grzywa, która, jak mówiłem, świetnie gra w Sosnowcu i tak samo tutaj po swojemu, tradycyjnie mocno. No i zaskakująco też tym samym, sprawiając, że jest 3-0 jeszcze w pierwszej połowie dla GKS Górnik Łęczny. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji. Ale to też sprawia, że Grzywa swego rodzaju magię tutaj wprowadziła na boisko. Troszeczkę sprawiając, że rozmarzyliśmy się dzięki tej piłce, którą tutaj wystosowała. Lekkiej, spokojnej, finezyjnej, wręcz powiedziawszy. Sprawiając, że jest 3-0 dla Łęcznej. Od razu starają się przychwycić każde podanie teraz dziewczyny z Łęcznej. Kamczyk, tu doskakiwała jednak Zupczyk od razu wyższym podaniem do środka, do Dudek. Odegranie piłki do Salamon. Salamon przy futbolówce przez środek pola. Ponownie i na bok.
bo widać, że ma jakiś pomysł ze Salamą, żeby radzić sobie z tym środkiem. Jest rzutka w pole karne. Dudek znowu z główki. Oj, 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 oj. I jest 3-1. Wyszła daleko tutaj do defensywy, do obrony Ania Palińska. A Weronika Zasowska doskoczyła, przelobowała. Jeszcze tam doskakiwały dziewczyny z defensywy Łęcznej. Jest 3-1. Poważny błąd poskutkował tym, że jest 3-1 teraz. I to bramka na pewno podbuduje w tym przypadku UKS SMS Łódź. Mówiłem, troszeczkę zaskakujących elementów mamy w tym spotkaniu, tak jak w przypadku finezyjnej piłki grzybińskiej, czy teraz Weroniki Zasowskiej. Zasowska. 3-1. Ta piłka już była w bramce. Zasowska na pierwszą bramkę dla swojego zespołu w tym sezonie zdobywa w Ekstralidze. 3-1. Ale to jest na razie jeszcze pierwsza połowa. Sporą przewagę ma GKS Górnik Łęczna. Przypomnijmy, dwa razy Ewelina Kamczyk, raz Gabriela Grzywińska i teraz Weronika Zasowska. Mówiłem, że są w stanie dziewczyny z SMS-u wykorzystać ten błąd. Nawet minimalny dziewczyn z defensywy, ale także w tym przypadku również i bramkarki Palińskiej. Za mocno zagrała tutaj ta futbolówka na Sznierowską. Miała problemy już, żeby dobiec. No i za chwileczkę Szulc ponownie ruchomi. 3-1. Mimo, że to jest dalej 3-1, to na pewno ta bramka podbuduje dziewczynę z Łodzi. No i szalenie ciekawi jesteśmy, co trenerzy w tej przerwie pomiędzy pierwszą a drugą połową będą swoim podopiecznym przekazywali. Ostatnie fragmenty trwania pierwszej połowy tego spektaklu w drugiej kolejce Ekstraligi 2016-2017. I Grzywińska, zdobywczyni bramki przed momentem. Tu Dudek zablokowała to podanie w kierunku Kwietniewskiej, ale mimo to dzięki Nataszy Kwietniewska jest przy piłce, jednak zmuszona tutaj do odbudowy poprzez Palińską. Zbliżała się Kowalska. Wysokie uruchomienie, ale z błędem Palińskiej prosto na Zupczyk. Tak jakby na Kamczyk oczywiście to podanie było kierowane. Jednak natrafiło na Zupczyk. No i teraz Kowalska skrajnie szeroko. Kowalska, przed nią już Kwietniewska. Podłączają się do ataki pozostałe dziewczyny. Tutaj Salamon krzyczy, podaj mi. Jestem przed linią pola karnego. Ja to rozegram. Ale długo zwleka tutaj Kowalska. No i Kwietniewska to wykorzysta. Kwietniewska to wykorzysta od razu. Do Górnickiej i jest Kamczyk. I ponownie inicjatywa dla GKS Górnik Łęcznej. Kamczyk wzdłuż linii bocznej. Jest Dunek. Tu się znowu robi ciasno. Trzeba zrobić przerzut na drugą stronę. Tu Konat sprawiła, że Sznyrowska przypuściła to podanie. Podobnie Celina Chmal, kapitan SMS-u, zauważyła, zbliża się Sznyrowska, no to odegram do Szulc. Szulc, ponownnie Chmal. Zupczyk. Jakby po przekodnej to szukała. No i jak na zawołanie, Zupczyk po przekodnej. Po główce Dudek i znowu Zasowska ma 100% sytuację, gdyby nie interwencja doświadczonej Górnickiej. Tuż przed linią pola karnego. To byłaby setka wtedy dla Zasowskiej i szansa na drugą bramkę dla swojego zespołu. Byłaby Zasowska kontra Palińska 1-1 w końcówce trwania pierwszej połowy, ale interwencja Górnickiej sprawiła, że już o tym teraz nie mówimy. Salamon. Stąd szukała jakiegoś rozwiązania poprzez środek. Tu szkoda troszeczkę na pewno dla drużyny z Łęcznej, że nie przejęła tej piłki do końca marsza. I Kamczyk z przebitki, zwycięsko Kamczyk, Sznyrowska i Zdunek mogą to rozegrać. Piłka tutaj Zdunek kontra Konat. Zdunek z jej pola karnego, ale chwyta Szulc. Jeszcze nie koniec. Żeby nie interwencja Konat, to drugą szansę miałaby na strzelenie bramki w przeciągu kilku dosłownie sekund. Emilia Zdunek, ale mamy za chwileczkę stały fragment w tym spotkaniu dla GKS Górnik Łęcznej. I widzimy, że Alicja Dzieguś za chwileczkę odrzutu załtu, przepraszam, oczywiście odrzutu załtu i jest na linii polakarnego już Grzywińska. Trzeba Grzywińska! Grzywińska na dalszy słupek, ale obok, ale znalazła okazję, nie zastanawiała się. No i mamy rzut rożny też tym samym. Ten stały fragment, o którym mówiłem kilka chwil temu, teraz się spełni, ale Grzywa to rozwiązała. Można powiedzieć, że ten sezon to Grzywińska tur. Tur de Grzywińska. Kamczyk. Ewelina Kamczyk. Wysoki ten rzut rożny. Tu troszkę szkoda na pewno. Górnicka przepuściła od razu, dobiegła tutaj Molenda w ostatniej sekundzie trwania pierwszej połowy. Pierwsza połowa za nami tego arcyciekawego spotkania, w którym to GKS Górnik Łęczna prowadzi wynikiem 3-1. Przypomnijmy, Ewelina Kamczyk, dwie bramki, w tym ta druga z rzutu wolnego, potem wszystkich zaskoczyła
tą piękną piłką, którą posłała w kierunku bramki Gabriela Krzewińska. Potem wykorzystany błąd defensywy bramkarki również przez Weronikę Zasowską i tym samym Łódź zdobywa bramkę i jest 3-1, prowadzi GKS Górnik Łęczna. My wracamy po niespełna 15-minutowej przerwie. Oczywiście nigdzie nie uciekacie, zostajcie z nami. Ewelina Kamczyk w 25 i 28 minucie oraz Gabriela Grzywińska w 40. Bramkę dla drużyny UKS SMS w drużynie Górnika. Wracamy na antenę po 15-minutowej przerwie między pierwszą a drugą połową tego barwnego spotkania GKS Górnik Łęczna kontra SMS Łódź. Łęczna prowadzi 3-0, 3-1 w tym starciu. Przypomnijmy i za chwileczkę pierwsza zmiana w obozie GKS Górnik Łęczna. Wejdzie do gry Jessica Jaszczek, mistrzyni Europy do lat 17 z 2013 roku. Dziewczyna, która w poprzednim sezonie napastniczka wielokrotnie właśnie w drugich połowach zmieniała swoje koleżanki. Często za Jędrzejewicz chodziła w poprzednim sezonie. Teraz akurat za Wiktorię Marszewską. Jaszek, która w minionym sezonie bardzo wiele bramek zdobywała również dla swojego zespołu. Jak chodziła na boisko właśnie z ławki rezerwowych, to demolowała niemalże wszystkie swoje przeciwniczki. O tym przyjemność miałem wielokrotnie już wam opowiadać. W poprzednim meczu w Sosnowcu weszła również za Wiktorię Marszewską, ale dopiero w 58 minucie wówczas tamtego starcia. Jaszek m.in. dwie bramki z AZS PWSZ Wałbrzych tuż po wejściu na boisko. Czy chociażby również Jessica w końcówce poprzedniego sezonu w rundzie wiosennej, czy to podczas meczu ze Sztormem, podczas również meczu z Zagłębiem Lubin pamiętnym, które to 5-1 wygrała Łęczna. Jaszek, bardzo ofensywna, mocna zawodniczka, rozwinięta, zresztą tak jak mówiłem, napastniczka, która pamiętamy również jak w poprzednim sezonie 22 kolejce z Gosirkami Piaseczno w 85 minucie wówczas weszła za Marię Iwanyszyn, która już nie gra, również w barwach GKS Górnik Łęcznej zdobywała bramkę, no i tym samym, jak mówiłem, mocne rozpoczęcie, kiedy wchodzi na boisko i na pewno tutaj teraz dużo świeżości ta utalentowana, urodziwa dziewczyna wniesie. Ania Sznyrowska, problemy. Pamiętamy w pierwszym połowie problemy górnickiej. Teraz znowu Sznyrowskiej nie wygląda to zbyt dobrze. A ja miałem. Mam nadzieję, że Ania. To jest przed z Paulą Kawalec, która zakończyła swoją barwną karierę. Teraz szkoli młodzież i także tutaj cały czas wspiera klub. No i teraz oczywiście w roli kibicki tutaj obok nas przebywa w naszym stanowisku komentatorskim. 3-1. Łęczna rozgrywa ten mecz po swojemu, aczkolwiek błęd defensywy i bramkarki Anny Palińskiej podskutkował tym, że mieliśmy bramkę, którą zdobyła Weronika Zasowska. Jaszek od razu. Mocny pressing stosowany na bocznych obrońców, w tym przypadku tutaj na Molendę przed momentem przez naszą młodziutką Zawistowską. Odrzut za to Dyguś, od razu tym podaniem do nacierającej Grzybińskiej. Tutaj Molenda wykopała tą piłkę na aut, tym samym, no ale tam jeszcze Grzybińska interweniowała, dlatego odrzut z autu Kinga Molenda i teraz jest szansa dla SMS-u, aby do przodu iść z tą futbolówką. Dudek. Ciężar gry, jak mówiłem, często sprowadzane do środka pola przez GKS Górnik Łęcznej, ale również robią przewagę przez skrzydłową, ewidentną, kiedy zagrywają na Kamczyk czy na Zawistowską. Dlatego też muszą tutaj się dziewczyny z SMS-u odcinać od tych podań środkowych, jeśli chcą stwarzać groźne sytuacje i coś jeszcze powiedzieć w tym spotkaniu. Aczkolwiek SMS gra bardzo dobrą piłkę, brakuje trochę tego wykończenia i to było widoczne w pierwszej połowie. Może to też jakieś nerwy, z racji, że grają w Ekstralidze, choć to już drugie spotkanie. Na pewno wydaje mi się lepiej rozgrywane nieco niż poprzednie, choć tak jak mówiłem, bramkarka Danuta Paturę miała problemy w tym spotkaniu z Wałbrzychem. Teraz Szulc naprawdę kilka strzałów wybroniła, takich dosyć mocnych, szczególnie jak pamiętamy ten strzał po ziemi czy Grzybińskiej. Poradziła sobie z tym. Za chwilkę Molenda, odrzut z autu i te akcje coraz bliżej pola karnego Łęcznej się przenoszą. Dudek zastawiła się, odegrała, bo była z Dunek. Jest Salamon, tutaj od razu doskakuje Zawistowska, sprawiając, że ta piłka wybita została na aut. No, ta dziewczyna, niezwykłe turbiny, można powiedzieć, w nogach, bo jak się rozkręci, to nikt w stanie nie jest jej zatrzymać. Odrzut z autu, ponownie Molenda tu na
Biankowską, ale ona blokowana od razu do przodu przekazała kapitan Marlena Hajduk z Dunek. Pod nogi Zawistowskiej, teraz trzeba wyjść z kontrą. Od razu wysuwa się Sznyrowska wzdłuż linii Zawistowska. Jaszek z pierwszej piłki do Sznyrowskiej. Kreowanie akcji bardzo dobre. Tutaj do przodu ta piłka kierowana znów. Po drodze turbowana była w starciu z Konat Sznyrowska. A tam z przodu nie było troszeczkę Eweliny Kamczyk. Ona musiała dobiec ze skrzydła niemalże do środka pola. I znów problemy Sznyrowskiej. To nie wygląda za dobrze de facto. Bowiem to już druga taka sytuacja w przeciągu kilku chwil. Chwila przerwy dla dziewczyn. No, nie wiem, czy tutaj coś również z Dominiką Kwietniewską. Krewcnosa nie wygląda to zbyt dobrze, musiała tam mocno ucierpieć, a przypomnijmy, że to druga kolejka Alicja Dygusie, druga kolejka Ekstraligi. Przypomnijmy, że dzisiaj również takie starcie jak Gosiłki Piaseczną z Olimpią Szczecin, AZS PSW Bia Podlaska z Czarnymi, Sosnowiec, Sztorm, Gdańsk z Medykiem, Polmarket Konin, AZS Wrocław z Ujotem Kraków, a jutro akurat gra Wałbrzych z Żywcem. Mecze na naszej antenie, również Sztorm kontra Medyk, Polmarket Konin i Czarni Sosnowiec. Ale to jest BSW Bia Podlaska! Palińska interwencja w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, kiedy tam Dudek naciera w pole karne. Było groźnie. Naprawdę było groźnie. Czas reakcji Palińskiej bardzo dobry w tej 50 minuty, a widać, że Łódź znalazła jakiś sposób na wydawanie akcji. Wygląda to na to, że powolutku mamy typowe podanie, strzał w kierunku bramki, podanie, strzał w kierunku bramki. I to poskutkowało tym, że trzeba było tutaj mocno wybronić. I to zrobiła Anna Palińska. Zupczyk po futbolówkę, oczywiście zmiana stron na boisku przez drużyny. Widać, że już powrót na boisko Jagody Szewczuk z numerem 23, która weszła również w drugiej połowie. Szewczuk także doskonale znana zawodniczka, która w minionym sezonie również odegrała ogromną rolę w tych sukcesach drużyny Złęcznej. Dyguś przy futbolówce, pod nogi Kamczyk, nie udało się tam, Zupczyk zablokowała to podanie, jednocześnie przejmując inicjatywę. Zupczyk wzdłuż linii, piłka jednak opuszcza boisko i za chwileczkę Dominika Kwietniewska od rzutu za Kwietniewska tym podaniem do kogo? Tu jest Jaszek, ale ma teraz plecy w postaci Moniki Polak, dokładnie przez środek. No i tutaj już naciera Grzywińska. Biankowska z przebitki wyszła z Szewczuk. Zwycięsko! Strzał sprzed 16 Martyny Biankowskiej. Światełko bramki, ale jednak piłkę chwyciła bramkarka, golkiperka Łęcznej Anna Palińska. Jest dalej 3-1 w takim razie. Zdunek zauważyła, jest środek, znowu ciasno. Jest tu sama Grzywińska, była Salamon z przeciwnej drużyny. No to rozegranie akcji poprzez Hajduk od razu po przekątnej na skrzydło na Zawistowską. Zawistowska do boku, jest Jaszek. Dobre przyjęcie. Jeski. Wejście skrzydłem w pole karne. Tutaj blokowana była w dużej mierze przez Kingę Molendę. Ponownie teraz Szewczuk. Jeszcze próbuje tutaj uskutecznić jakąś sytuację. Za chwileczkę odrzut z autu. Ponownie wznowimy to starcie. A wznowi Kinga Molenda, UKS, SMS Łódź. Od razu podanie kierowane chyba na Biankowską, dokładnie do przodu, ale tu miała Szewczuk na plecach. Odgwizdana sytuacja. Z numerem 23, no tutaj tak, koszulka. Koszulki tutaj, tak, tak. No właśnie, one są też dosyć podobne. Dygusz. Koszulka została, tylko zmieniona. Ale numerek na spodenkach widoczny. No tutaj Kamczyk próbowała jeszcze doskoczyć, jest prostopadła piłka, no ale pod nogi właśnie Kamczyk. Właśnie, Ewelina Sznyrowska. Do środka jest Grzywińska, można ją tu wykorzystać. Grzywińska od razu takim wyższym podaniem do Kamczyk. Niczym ta piłka wymierzona, można powiedzieć. Mierzone podanie Grzywińskiej w kierunku Kamczyk na skrzydło. Pod nogi jednak teraz drużyny z Łodzi, z przebitki dobrze Górnicka. Podsunęła tą piłkę nieco do przodu. Jest Zdunek, która lubi wykorzystać takie sytuacje. I do tego nas przyzwyczaiła chociażby w meczu ze Sosnowcem. Grzywińska tam za bardzo nie miała do kogo podegrać. Trzeba było wycofać tą piłkę niemalże do środka. Tu jeszcze w parterze walka walecznej Zdunek. Przy piłce ponownie teraz już Biankowska samodzielnie idzie w swoim charakterystycznym stylu, a po drodze jeszcze wykorzysta swoje koleżanki. Salamon przesuwa się do ataku, za kilka momentów do niej zagrywać, tutaj już bez pomysłu, choć jest Linda Dudek, ale rzuciła się na piłkę
Ponownie Anna Palińska. Widać, że te drugie 10 minut, pierwsze 10 minut pierwszej połowy bardzo mocne w wykonaniu SMS-u. I tak samo drugą połowę rozpoczynają wysoko wchodząc na swoje przeciwniczki dziewczyny z Łodzi. Beniaminek Ekstra Ligi i jest niestety znów problem na boisku. Niestety jest znów problem. I to po raz kolejny właśnie mieliśmy Annę Sznyrowską. No, tutaj Sznyrowska sekuruje. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Tam Zdunek mocno ucierpiała wcześniej, jak widzieliśmy, kiedy weszła do parteru w walce o tą futbolówkę. Długo, długo leżała, ale interwencja nie była konieczna, także chyba wygląda na to, że wszystko jest w porządku. A my cieszymy się, że jesteście z nami. Zapraszamy SW Sport TV, kobieca piłka nożna, do polubienia. Dużo meczów w tym sezonie, nie tylko z Ekstraligi, ale także z pierwszej ligi. Miło mi poinformować, że również i z drugiej ligi, z grupy kujawsko-pomorskiej, czy również grupy śląskiej. I za chwileczkę Kwietniewska. Odrzutu z aut. Trzeba iść do przodu jak najbardziej, przesuwać te akcje. Jest Jaszek z przewrotki od razu z pierwszej piłki do Sznyrowskiej. Ta blokowana tutaj jednak przez Celinek ma niedużo miała tej wolnej przestrzeni, żeby się wyzwolić. Ponownie piłka wybita na aut, ale teraz to już Olga Zubczyk z drużyny z SMS-u. Marzena Salamon, tam się kotłuje, cały czas jest Grzywińska, jest Jaszek, teraz muszą się cofnąć do defensywy. Tu dobrze teraz Górnicka sekuruje tą futbolówkę w kierunku golkiperki Anny Palińskiej, żeby nie stworzyć tu groźnej sytuacji, bo wiemy, jak w przypadku w pierwszej połowie Zasowskiej, że są dziewczyny z SMS-u w stanie wykorzystać taką sytuację, tak jak w przypadku teraz, gdy Dyguś odegrała tą piłkę do Palińskiej, już doskakiwała błyskawicznie Biankowska, ze środka po przekątnej, Jaszek na skrzydło, jest Kamczyk, Kamczyk ma przed sobą Olgę Zubczyk. Gdzieś w okolicy linii pola karnego już podłącza się, przesuwa coraz bardziej Sznyrowska, również Zawistowska, Kamczyk tam ucierpiała i wzdłuż linii. Znów zwróćmy uwagę, że musi Górnicka asekurować futbolówkę i doskakuje znowu Zasowską. Ona jest podpalona tym pozytywnie oczywiście, kiedy zdobyła bramkę w pierwszej połowie tego spotkania. I Biankowska, przerzut na drugą stronę i tu dobrze Górnicka wykopuje tą piłkę daleko. Nie było zgrania między Biankowską a Zasowską w tym podaniu. Troszkę lekko za wysokie, wyższa Górnicka doskoczyła, wykopała od razu, no ale tym samym jest stały fragment dla UKS SMS Łódź. Tym stałym fragmentem oczywiście jest rzut rożny i teraz to już trenerka Marzena Salamon będzie czyniła honory, bijąc ten rzut rożny. Salamon rozpocznie od dośrodkowania piłki w pole karne. Marzena Salamon! Jest to mocno zagrany ten rzut karny, były problemy Biankowskiej w oddaniu strzału, wykorzystania tym samym i teraz Jaszek rozegra tą akcję poprzez Zdunek. Jest już Grzywińska. Grzywińska odbudowa poprzez Hajduk. Wymuszona troszeczkę, bowiem nacierała i Zasowska, i również Janek. Popularna Martyna Biankowska. Zawodniczki kadry narodowej tutaj się spotykają. Biankowska, Kamczyk, no ale przypomnijmy, że również dawniej Marlena Hajduk, również w kadrze narodowej, również i Natasza Górnicka, o czym już zresztą wspominałem, i Grzywińska tak samo w narodowej. Grzywińska przed polem karnym. W boku jest Kamczyk. Po przekątnej tu jeszcze Zubczyk się wmieszała. Zubczyk zablokowała totalnie Kamczyk, przekazując tą piłkę, ale z błędem, bowiem pod nogi przeciwniczek. Jest rzutka. Pole karne, szykuje się Sznyrowska, ale główką Konat próbowała wyczyścić być może tą sytuację groźną, która mogłaby za chwileczkę zaistnieć tutaj na boisku w Łęcznie. Zubczyk, prostopadła piłka. O taką też aż się prosiło do Zasowskiej. Szybka wymiana. Futbolówek przed momentem z Kowalską. Kowalska, która w pierwszej połowie też wiele groźnych sytuacji tutaj stwarzała, szczególnie właśnie ze skrzydła, gdzie czuje się jak ryba w wodzie. Za chwilkę będzie być może zmiana w drużynie GKS Górnik Łęczna. Widzę, że Agnieszka Jędrzejewicz, zawodniczka, reprezentantka Polski do 19, zaczyna się już szykować. Odrzutu z autu. Znowiliśmy. Jest Kamczyk. Jest cały czas Zubczyk. Gdzie jest Kamczyk, tam jest Zubczyk. Gdzie jest Zubczyk, tam jest Kamczyk. I znów Zasowska chce tutaj zaskoczyć wszystkich, ale nie taką piłką. Rozkłada ręce Weronika, no bo co ma począć? Szkoda na pewno dla SMS-u, bowiem byłaby być może dogodna sytuacja na oddanie strzału sprzed szesnastki. No ale jednak nic z tego nie wyniknęło i za chwileczkę Palińska wznowi. Uruchamiając kolejną akcję, pewnie będzie wysokie wybicie.
Nowy sezon, nowe emocje, nowe twarze i nowe wyzwania. To, to można zareklamować, jeśli chodzi o Ekstraligę, ale także pierwszą ligę, drugą ligę czy trzecią ligę. A my mamy 60. minutę tego spotkania i kreowanie akcji należy do GKS Górnik Łęczna. Od razu Kwietniewska, prostopadła piłka do Kamczyk. Kamczyk błyskawicznie z pierwszej do Grzybińskiej, Grzybińska do Sznyrowskiej. Tu cały czas Konat kontroluje Sznyrowską. Niemalże do drugiej linii. I zaraz rzut wolny i Grzyba. A może jednak Natasza. Tak jest, Natasza Górnicka. Leciutko do boku i kreowania akcji poprzez tutaj Kwietniewską. Ponownie Górnicka, może być przerzut, nie jednak... Po ziemi podanie do Hajduka, ta długo nie czekała, zauważyła, jest Sznyrowska, to oczywiście do niej będzie to podanie kierowane. Ponownie w środku akcja, tutaj Dudek dobrze przyjęła, aczkolwiek miała plecy w postaci Hajduk. No i teraz Biankowska, Biankowska kontra Dyguś i kontra Palińska. Biankowska, tu jeszcze teraz Górnicka, defensywne zadania typowe dla Nataszy i robi to w wyśmienitym stylu, uniemożliwiając wykonanie akcji strzału na bramkę Martynie Biankowskiej. Choć cały czas teraz jeszcze te akcje toczą się pod dyktando UKS SMS Łódź. Tutaj Walak ma problemy. Znów wrzutka. Jest tutaj Molenda, czyli defensorka, która widać też w ataku. Palińska chwyta, wyskoczyła tej piłki. Zciekła tam Marzena Salamon, aż w siatkę wtargnęła. Jeszcze myśląc, że mogłaby to w stanie wykorzystać. Pod nogi znów Sznyrowskiej. Teraz obu akcja należy do Łęcznej. Niezwykłe emocje w tej drugiej połowie. Ona już zupełnie nieco inaczej wygląda niż pierwsza Sznyrowska. Tu gdyby nie Konat. Gdyby nie Konat, to tam doskoczyłaby Kamczyk. Dużo teraz nerwowej gry i w jednym i w drugim zespole obserwujemy i wszystko tu może się zmieniać niczym w kalejdoskopie. Ponownie Biankowska i zgranie było, jak widzieliśmy, z Marzeną Salamon. Tu jednak Salamon, to podanie w kierunku Biankowskiej było blokowane i znów przez środek tutaj Zdunek. Dyguś do przodu, choć znowu odbudowa. Troszkę, żeby zmylić tu, wydaje mi się, Salamon, która jednak patrzy ciągle w tą piłkę i kieruje wzrok na Zawistowską, a teraz już musi się skupić na Sznyrowskiej. Ponownie Zdunek. Zdunek pod nogi, jak widzimy, Ani Sznyrowskiej. Sznyrowska, skrzydłem. Oj, tutaj ryzykownie, ryzykownie. Tam Wolak doskoczyła. Zawistowska miała troszeczkę więcej przestrzeni. No też Zawistowska jest tutaj drobniutka, jeśli porównując ją do Moniki Wolak. Jest też szybsza. Dłuższe kroki jednak na boisku stawia Wolak. Oj, dużo nerwówki w tym momencie. Dużo agresywności, jak widzieliśmy. Szczególnie pomiędzy Dyguś a Biankowską. No i tutaj mamy upomnienie jeszcze od pani sędzi, ale upomnienie upomnieniem, a za chwileczkę na boisku Agnieszka Jędrzejewicz, zawodniczka, reprezentantka Polski do lat 19, doświadczona już w jej kadrze. I przypomnijmy, że wiele, wiele bramek w minionym sezonie zdobywała, ale także ostatnio w meczu z Estonią, w drugim spotkaniu bramka i teraz już na boisku. No, a tutaj jest teraz problem Marleny Hajduk faulowana. Nie wiem, czy to zauważyła pani sędzia. Znowu akcja pod polem karnym, a w zasadzie już w polu karnym Łęcznej. I tu jeszcze do końca nie rezygnowała Salamon ze stworzenia akcji. Jędrzejewicz weszła za Weronikę Zawistowską. Jędrzejewicz, już chyba wszystko w porządku z tą kostką. Wiadomo, że trzeba było tą pierwszą połowę jeszcze przeczekać, żeby też się nie narażać na jakieś poważniejsze kontuzje. I teraz drugie połowie. No ale teraz jeśli o kontuzjach mowa, to odpukajmy w niemalowane, bo wiemy, problemy potężne teraz Marleny Hajduk, kapitan Łęcznej na boisku. No jest dużo agresywności, pamiętamy, i Górnicka miała problemy. I wielokrotnie Sznyrowska tutaj ucierpiała i także przecież i Dyguś i również teraz w tym przypadku właśnie Marlena Hajduk. No dużo takiej agresywnej kopanki, można powiedzieć, że Łódź włączyła do zestawu tych swoich elementów, które prezentowały dziewczyny w pierwszym sezonie w pierwszej lidze w grupie północnej, w poprzednim sezonie oczywiście. A teraz starają się to przenieść na Ekstraligę. No wiele mówi, że to będzie czarny koń tego sezonu. Kto z tych dwóch Beniaminków będzie mocniejszy w tych rozgrywkach, czy Łódź, czy Kraków? Na razie to Kraków przoduje. Dzisiaj przypomnijmy, że z Wrocławia też dosyć ciekawe starcie drugiego Beniaminka. Hajduk z problemami cały czas. Żeby teraz tylko nie było za chwileczkę dziesiątki na boisku Łęcznej. Jest Jędrzejewicz, która wchodzi ze świeżymi siłami. Dużo na pewno do tej gry za chwileczkę Agnieszka wniesie.
A my przypominamy, że wiele, wiele transmisji, nie tylko z Ekstraligi, również i pierwsza, i druga, i bądźcie cały czas z nami, także programy tematyczne, dużo wywiadów, również podcasty, niedługo na pewno z Kornelią Okoniewską z KKP Bydgoszcz szykujemy kolejne wydanie audycji, także musicie być cały czas z nami. Widać, że już chyba w porządku z Marleną. Jednak przerwa no, musi na chwilkę opuścić boisko. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę powróci, tak jak błyskawicznie wróciła po tej stłuczce Górnicka. No i Palińska. Wszystko teraz w jej nogach. Jej pomyśle na rozegranie tej akcji do środka. Tu już Jędrzejewicz ze świeżymi siłami doskoczyła. Pomiędzy Wolak i Salamo. Na kancie za mocno zagrana futbolówka. Ewelina już wie, że nie zdąży dobiec do piłki, także za chwileczkę odrzutu z autu Zurczyk. Jest Hajduk już na boisku. Odrzutu z autu Zurczyk. Przyjęcie może niezbyt tak dokładne przez Dyguś, dosyć mocne. Wykorzystały to dziewczyny z SMS-u. Przerzut, ale taki lekki, choć Wiankowska doskoczyła. Wycofała, zauważyła, że jest Jędrzejewicz, więc od razu podanie wsteczne do Kingi Molendy. Molenda długo robiła rozeznanie, tutaj ryzykownie do Dudek zagrywając Dytama, jednak Dyguś na plecach. Dobra wymiana piłek, teraz znowu z Dunek. Od nogi Sznyrowskiej, ale uniemożliwiła Konat to przyjęcie Ani Sznyrowskiej, tym samym piłka wybita na aut i za chwileczkę odrzutu z autu wznowi Alicja Dyguś. Dyguś odrzutu z autu. Hajduk, lekko jakby zaskoczona, od razu uruchomienie potężnej piłki w kierunku Sznyrowskiej, ale tutaj będą blokować ją na pewno, bo widzimy co robi Wolak, widzimy co robi Zubczyk, również Celina Chmal, one są cały czas przy Sznyrowskiej. Teraz to już jest starcie 1 na 3 można powiedzieć. Molenda przy piłce, doskakuje Jędrzejewicz, która chciała do tej przebitki doskoczyć, jest Jaszek. Grzybińska, rozpędzona dynamicznie jak zwykle. Do środka znów piłka i Hajduk doskoczyła od razu z pierwszej piłki na Kamczyk, czy Ewelina zdąży, jednak nie. I Zubczyk ponownie za chwileczkę odrzutu z autu, za chwileczkę zmiana w barwach UKS SMS Łódź. Daria Kurzawa z numerem 11 na naszych ekranach. Pamiętamy na podczas starć na Mistrzostwach Polski do lat 19 skrzydłowa, która trzykrotnie zdobywała bramki w meczu ze Stilonem Gorzów Wielkopolski. Groźna sytuacja. Wyczyszczenie piłki jest teraz z Dunek. Dobrze, że blokowała, bo dla Łęcznej mogłoby to się skończyć dosyć nieciekawie. Przypomnijmy, Daria Kurzawa na Mistrzostwach Polski do lat 19 w Sosnowcu oraz w Będzinie w starciu ze Stilonem Gorzów Wielkopolskim. Hat-trick w 17, 27 oraz 28 minucie. Za Michalinę Kowalską, jak widzieliśmy, weszła Daria Kurzawa z numerem 11. Jędrzejewicz na boisku, Kurzawa na boisku. Dużo świeżości teraz na pewno w grze obydwóch zespołów i Kamczyk samodzielnie. 67 minuta tego spotkania, jak Kiro Andrzej zapowiedział. I ruszamy dalej, nie zwalniamy tempa i Zubczyk tak samo nie zwalnia odrzutu z autu. Tworząc kolejną sytuację, ale nieco chyba bez pomysłu, za mocno tam jeszcze Wiankowska. Cały czas, jak widzimy, czeka na dobrą, dograną piłkę do niej, żeby mogła stworzyć jakieś sytuacje. Na pewno Wiankowska ma wiele lepszych tych sytuacji w drugiej połowie. Lepiej dogrywane są te piłki jednak, te podania kierowane w kierunku Wiankowskiej na to jest skrzydło. Widzę, że w drużynie Górnika. Jest to w drugiej połowie na pewno o wiele bardziej skutecznie w tej grze, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Ola Nora z numerem 18. Widzę również ze stanowiska komentatorskiego, że Kurz będzie się szykowała do wejścia na boisko. Ola, która przybyła z TS Mitek Żywiec w tym sezonie. Na ten sezon. A więc brązowego zespołu, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. I teraz wejdzie za Ewelinę Kamczyk, Ola Nora. Dwie bramki w 25 minucie, pamiętamy, świetnie wygląda ta sytuacja, potem rzutu wolnego w 28, no i Ola Noras na boisku, Noras, która weszła w pierwszym meczu w Sosnowcu, pamiętamy tam dosyć dobra gra tej dziewczyny, bardzo dynamicznej dziewczyny, która z jednej strony mówiłem, że typowo defensywne zadania wykonuje, ale także w ofensywie potrafi odcisnąć swoje piętno. Dziewczyna, która nie tylko w TS Witek Żywiec gra, bo przecież to doświadczenie nabywała jeszcze jak FC Katowice grały w Ekstralidze.
a tam wiele lat właśnie grała, chociażby chociażby właśnie z Emilką, z Dunek czy z Oliwią Maciukiewicz, która od tego sezonu już gra w Obrzy. Odrzut za oddygłość. Przyjęcie przez Dunek. Tu ciężko, tutaj do linii bocznej totalnie ją sprowadziła Salamon. Nacierając, kając niczym, można powiedzieć, Emilkę. Wyskoczyła Sznyrowska, jest Dunek. Tutaj chcą dziewczyny z Łęcznej za wszelką cenę stworzyć groźną sytuację. Może teraz poprzez Jędrzejewicz. Jędrzejewicz pod nogi. Ale właśnie Noras, ale nic z tego nie wniknęło. Noras, jak widać, czujna. W polu karnym przeciwniczek. Jest Jędrzejewicz. Tu trzeba było odegrać tą piłkę, jednak zablokowała to podanie Dyguś, jak widzieliśmy, Wiankowska. I odrzut z autu tym samym ponownie GKS Górnik Łęczna. Przesuwa się już Jaszek w pole karne. Jest tu Zdunek, którą można wykorzystać, ale cały czas pilnuje jej Salamon. Jest Jaszek, która wyzwoliła się z uścisku Moniki Wolak. Ponownie odrzut z autu, już nie czeka Jędrzejewicz, od razu do Dyguś, wrzutka w pole karne, delikatna, jest Jaszek, jest Sznyrowska i Wola, która tutaj namieszała pomiędzy tą dwójką przy okazji współpracy tych dwóch dziewczyn, Kinga Molenda za chwileczkę, i od razu dziewczyny z Łęcznej muszą się przesuwać na drugą stronę boiska, bowiem kierowanie akcji w tym przypadku należy do UKS SMS Łódź, a dokładnie rzecz biorąc do Konat, która tu rozpocznie, ale jeszcze uwagi od pani sędzi, a teraz Konat na naszych kranach od razu, no. Coś tam jeszcze nie pasowało w tym rozegraniu akcji. To jeszcze raz, do trzech razy sztuk. Udało się. To kontynuujemy. Mal. Mal. Tutaj cały czas jest Jędrzejewicz. Zwróćmy uwagę, ona jest czujna. Ona chce w odpowiednim momencie doskoczyć do tych nie tyle krótkich podań, ale tych dłuższych pomiędzy czynami z Łodzi, żeby nie przecinać, ale przechwycić. Tak jak w przypadku właśnie Konat i Salamon. Teraz właśnie Marzena. Jaszek kontra, teraz Celina Chmal i ta przebitka będzie możliwe, że zwycięska dla Jaszek, ależ akcja w parterze. No to jest dziewczyna, którą doskonale znamy z tej agresywnej gry. Jessica. No i za chwileczkę Kwietniewska, ponownie prym kierowania akcji w drugiej połowie będzie należał do Łęcznej. Przypomnijmy 3-1, to oczywiście bramki z pierwszej połowy, które zaistniały w tym spotkaniu. Druga połowa już bardziej wyrównana i tutaj SMS zupełnie inaczej gra. Podobnie jak w pierwszych 10 minutach pierwszej części tego spotkania. I cały czas mocno, nacierając na przeciwniczki. No pokazują tym samym taki lwi pazur i że na pewno tutaj w tej ekstralidze w tym sezonie 2016-2017 odcisną swoje piętno. Tutaj już akcja nie mogła być tam kontynuowana. Przez Darię Kurzawę. Kurzawa na jednym skrzydle, na drugim Wiankowska. Kurzawa no bardzo fajnie się spisywała. Ona wówczas z Kowalską na Mistrzostwach Polski do lat 19 najwięcej bramek zdobywała dla Łodzi, ale mimo to tylko czwarte miejsce. O wiele lepiej w szesnastkach poszło, pamiętamy złoto. Kadry Łodzi w walce z kadrą Dolnego Śląska. To groźna sytuacja. Jaszek miała problemy. Nie będziemy za chwileczkę mieli stały fragment w postaci rzutu wolnego. No i Emilka Zdunek. Chce się powiedzieć, specjalistka odbicia tych rzutów wolnych. No i Zdunek rozpocznie. Czy dośrodkowanie typowe w pole karne, wrzutka, czy jednak będzie to strzał po przekonnej w kierunku bramki na dalszy słupek? To za chwilkę się przekonamy, bowiem Zdunek rozpocznie. Rzutka. No, czy to wpadnie? Od razu czyściła Konat tą piłkę. Wydawało mi się, że jeszcze mogą tutaj to wykorzystać. Teraz Grzywińska na skrzydło i tam ponownie jest Zdunek. Może już zagrywać tutaj do kogoś, to się podłączy, ale jednak piłka wybita na aut poprzez defensorki z UKS SMS Łódź. Wydawało mi się, że może być tutaj odegranie do Oli Noras. Dla Górnika wykonawczynią Emilia Zdunek. No i ale jest za to rzut rożny. No i teraz sprytnie, leciutko zagrany. Zmyliły też tym samym swoje przeciwniczki na pewno dziewczyny z Łęcznej. Czy wpadnie? Tu jeszcze Jaszek próbowała zdobyć tą bramkę. Blokowana jednak została, ale bardzo dobre rozegranie tego rzutu rożnego. Zagranie do boku. Tu Zdunek znalazła to porozumienie ze Sznyrowską. A potem ponownie nastąpiło wycofanie od Sznyrowskiej do Zdunek. Była
rzutka. Jaszczek próbowała zdobyć bramkę i to pokazuje też, że nie tylko te mocne rzuty rożne wykonywane poprzez Łęczną tu mogą owocować, ale także właśnie takie kombinacyjne troszeczkę rozegranie tego stałego fragmentu, z czego jeden i drugi zespół jest znany, że bardzo mocno, szybko wznawia te stałe fragmenty i są one w niewielu przypadkach decydujące. Balińska od razu do Dyguś. Dyguś wzdłuż linii do Jędrzejewicz, przyjęcie, Jędrzejewicz kontra Wiankowska. Przypomnijmy, że Jędrzejewicz miała problemy z kostką. Miejmy nadzieję, że tutaj nic takiego już nie będzie miało miejsca. I będzie oczywiście rzut wolny, no i kapitan Marlena Hajduk. Przesuwa się Grzywińska, przesuwa się Jędrzejewicz i piłka również się przesuwa, ale w kierunku Sznyrowskiej doskoczyła Konat, która widać, że dzisiaj w tym spotkaniu no, stanowi trzon defensywy SMS-u. Zasowska przy piłce. Na drugą stronę do Kowalskiej, ale jednak nie udało się im tam przyjąć piłki. Noras pod nogi, Zdunek ponownie. Jest Hajduk. Wysokie podanie. Klasyczne dla kapitan. Często właśnie tej wysokiej piłki szuka i to zarazem skutecznie bardzo. Tutaj Jaszek. Jaszek ma szansę. Jaszek do Sznyrowskiej. Sznyrowska miała za sobą Celinek. Włączyła się teraz Gabriela, Gaba, Grzywa, Grzywińska, Grzywińska, Grzywińska. Rozszerzając tą akcję tym samym, bowiem obok siebie miała Marzenę Salamon. Jednak nie uratowała tej piłki. Piłka na aut, ale widzieliśmy, że interweniowała w tym wszystkim Marzena Salamon, więc inicjatywa oczywiście odrzutu z autu dla Łęcznej w przypadku Dyguś od razu do Jędrzejewicz. Problemy drobne w przyjęciu, o to sprytnie tak odegrała tą piłkę Dyguś do Jędrzejewicz. Poradziła sobie teraz z Kingą Molendą, jest rzutka w pole karne. Tu troszeczkę w środku zabrakło dziewczyn z Łęcznej, tym samym rzuciła się, jak widzieliśmy, jeszcze nawet do końca ratując tą piłkę przed rzutem rożnym, który miała Łęczna i który zresztą za chwilkę ma Celina. No i za chwileczkę rzut rożny. Będzie kolejny groźny stały fragment, Emilka Zdunek, za chwileczkę na ekranach. Właśnie oto i ona po prawej stronie ustawi piłkę i rozpocznie dośrodkowania piłki w pole karne. Zdunek, która już przyzwyczaiła nas, że to może być nie tylko mocne zagranie, to może być również kombinacyjne, ale tutaj dziewczyny są dosyć daleko, więc wydaje mi się, że będzie mocne, dokładnie. Wysokie, no. Teraz przed 16 Grzywińska. Wysoki strzał, jednak nad poprzeczką. Czujna, potrafi to też wykorzystać, ale troszeczkę za wysoko jednak zagrana, ale postraszyła na pewno Grzywa swoje przeciwniczki w tym spotkaniu. Kreowanie akcji od początku przez UKS SMS Łódź, wzdłuż linii długo Olga Zupczyk. Zupczyk próbuje się przebić, tu się przez Noras przebiło, to na pewno jest dla wielu tutaj zaskoczenie pod nogi Kowalskiej, ale to już nic z tego nie wyniknie. Mocno zagrana futbolówka, więc słyszymy, że jeden i drugi szkoleniowiec tutaj mają głośne uwagi dla swoich podopiecznych, bo dużo nerwówki w tej drugiej połowie. To nie ulega żadnej, nawet najmniejszej wątpliwości, ale też pokazuje, jak obydwa zespoły tutaj nie tylko walczą o to, żeby o wygraną, ale jak największy wynik w przypadku Łęcznej, która na pewno no, też nie jest do końca zadowolona, że ta bramka właśnie w taki sposób wpadła i dziewczyny z SMS-u poprzez Weronikę Zasowską zdobyły tę bramkę. Odrzutu z autu. Ponownie rozpoczyna Łęczna. Do przodu. Po główce tu jednak Wolak. Dudek. Dudek, ale tam się kotłuje. Jest Dunek obok niej. Dudek jednak na bramkę po przekątnej. Jest błąd. Dobrze teraz, że doskoczyła tam Dyguś, bo nie wiem, co by się działo, kiedy to właśnie by Wianek, Wiankowska była przy piłce, ale mamy rzut rożny. Tu już Marzena Salamon się nie będzie zastanawiać. Trzeba szybko to wznowić i iść za ciosem. Na to wygląda. Błąd był Palińskiej. Gdyby nie Dyguś, to byłoby prawdopodobnie 3-2. Salamon. Salamon, tu problemy jednak Kowalskiej. Znów to się kotłuje. Dudek szuka swojej szansy. Kowalska strzał, ale jednak chwyciła, wybroniła, a potem chwyciła Palińska. Ależ nerwowo było pod bramką, jak widzieliśmy drużyny z Łęcznej. To takie dwie sytuacje. Pierwsza, gdyby nie Dyguś, i druga, gdyby nie Palińska. Po rzucie rożnym długo ta piłka przebywała w polu karnym, była w posiadaniu dziewczyn z SMS-u i było naprawdę groźne. Tutaj, jak widzimy, no, mocno, mocne starcie na naszych ekranach. Jankowska z problemami, rzut wolny i zwróćcie uwagę na grę właśnie trenerki Salamon. Ona szybko stara się wznowić ten każdy stały fragment. Teraz Molenda. Rozpoczynanie poprzez kreowanie akcji przez kapitan Celinę Chmal, która do drugiej linii podeszła z piłką i po przekątnej znalazła tym lekkim podaniem po ziemi. Salamon
ta od razu do Dudek. Dudek miała plecy w postaci kapitan Marleny Hajduk. Będzie odbudowa poprzez Palińską, od razu mocne wybicie naprzód piłki. Za mocno chyba troszeczkę, żeby tam Jaszek mogła wykorzystać tą sytuację. Prostopadłe podanie wsteczne. Wolak do Chmal. No i tutaj doskoczy Jaszek i odbierze. A jeszcze może właśnie no raz Jaszek. Przebitka, którą starała się tutaj wygrać. No i tu pani sędzi się to chyba nie spodobało, jak widzimy za chwileczkę Maja Osińska z numerem 15, zawodniczka z UKS SMS Łódź, też którą doskonale kojarzymy z Mistrzostw Polski dla 19 z Sosnowca oraz Pędzina. Tam na przedstoperze grała, jak pamiętam, w poszczególnych starciach, przede wszystkim w meczu z AZS Wrocław. Dunek, rzut wolny, akcja sprzed szesnastki, teraz Hajduk, zagranie do Jędrzejewicz, Jędrzejewicz, Masłów, Molendę, Jędrzejewicz, Jędrzejewicz, nie ma za bardzo się do kogo odegrać, no teraz pojawia się Hajduk, ale tam Jędrzejewicz była blokowana od rzutu z autu, od razu Agnieszka wznowi i podanie do Ani Sznyrowskiej, Sznyrowska do Jędrzejewicz, ponownie piłka jest Wiankowska, która teraz defensywne zadania wykonuje z przymusu, Konat blokuje to podanie, Jędrzejewicz w kierunku Jaszy, która czekała na dogodną piłkę w polu karnym. I będzie zmiana. Maja Osińska. Brawo, Wera! Kroczy na boisko za Weronikę Zasowską, zdobywczyni bramki z pierwszej połowy dla UKS SMS Łódź. A więc jest Osińska w miejsce Weroniki Zasowskiej. Tradycyjnie z 15. I teraz dopiero Dyguś odrzutu z autu. No tam Jędrzejewicz zwolniła się przestrzeń wokół niej. Jednak na grzywkę to było podanie tej piłki. Dudek tutaj zastawia się i próbuje odegrać. No i znalazła się Wolak od razu do przodu wzdłuż linii. Zdąży Biankowska. Zdąży Biankowska i Biankowska będzie napierała w pole karne. Ale gdyby nie interwencja kapitan Marleny Hajduk, to mogłoby być groźnie. Ślizgiem weszła w tą piłkę, wybiła na aut, ale w tym przypadku bardzo dobrze się zachowała. Konat doskoczyła do przyjęcia i teraz znów Konat, ale wcześniej znów nieprzyjemna sytuacja. No, pani sędzia ma tutaj upomnienie kierowane do Jessiki Jasz. Będzie rzut wolny, tym samym dla UKS SMS Łódź, przypomnijmy 3-1. No i Marzena Salam. 3-1, prowadzenie drużyny. Salam rzeźby po przekonnej. Na dalszy słupek, no właśnie i tu doskoczą, tam była Biankowska. I była również także Konat, która się podpalała na zdobycz bramkową, ale chwyciła dobrze Palińska futbolówkę w powietrzu. Pewna była też tego, że wybroni to w taki sposób, nie musiała piąstkować. Wyskoczyła, dobrze chwyciła piłkę i tym samym uruchomiła kolejną akcję. I teraz przed momentem Noras. Trzeba było odegrać, bo do Kwietniewskiej jest Górnicka. Górnicka, Hajduk dobrze ze sobą współpracują, oczywiście w środku obrony. Marlena, zagranie do Dyguś z pierwszej piłki, Grzybińska, tu ma cały czas Salamon, Grzybińska broni za wszelką cenę futbolówki, żeby tylko nie opuściła boiska. No i teraz od rzutu z autu za chwileczkę, znając Marzenę Salamon, przekazała piłkę Molendzie, a ta szybko wznawia. Od razu na Darię Kurzawę. Kurzawa kontra Hajduk, skrajnie tam szeroko na skrzydle, piłka opuściła boisko. No i Palińska za chwilkę uruchomi wysokim zagraniem. Tu już widać, że Sznyrowska się przesuwa, Jaszek się przesunie, przesunie się Noras, przesunie się Jędrzejewicz i Grzybińska. Uruchomienie z piątki tej akcji, tutaj blokowana była Jaszek przez Wolak, ponownie Zdunek do boku, rozrzucenie piłki, błyskawicznie pojawia się Grzybińska, wyższe podanie kierowane na Jędrzejewicz w linię pola karnego, jednak trochę chyba za mocno i piłka jest w posiadaniu bramkarki UKS SMS Łódź Karoliny Schulz, kierowanie akcji od początku, zagranie do boku jest Molenda, która naprawdę bardzo dobry mecz gra, bardzo dobre spotkanie w wykonaniu tej dziewczyny, która w pierwszej połowie typowo defensywne zadania miała, a potem się przesuwała coraz bardziej. I widać, że tu też lubi ta dziewczyna poszczypać na boisku swoje przeciwniczki. Dyguś wzdłuż linii. Jędrzejewicz z pierwszej piłki do Grzybińskiej. Grzybińska teraz ma kontrolę. Znalazła się Zdunek w środku jak na zawołanie. I teraz można już gdzieś tam na Noras zagrywać, a może właśnie na Sznyrowską. No i Kwietniewska przy piłce. Też teraz znowu troszkę chcą pograć tą piłką dziewczyny z Łęcznej. Sprawić też, żeby przyciągnąć do siebie, ściągać tutaj jak najwięcej dziewczyn.
z Łęcznej. One też lubią, z SMS-u, one też lubią schodzić w głąb za tymi podaniami do Jędrzejewicz. To było bardzo widoczne, odkąd tylko Jędrzejewicz pojawiła się na boisku, że dużo dziewczyn, nie tylko z defensywy, typowej defensywy SMS-u, schodziło w głąb za podaniami do Agnieszki Jędrzejewicz, za tymi właśnie podaniami, o których się dużo mówi, podaniami w boczne sektory boiska. Od razu rozpoczyna akcję Palińska. Długo przytrzymała tą piłkę Hajduk, tutaj poradziła sobie z Dudek. Jest teraz Hajduk, wcześniej Górnicka, do Jędrzejewicz. Jędrzejewicz tu dobrze się zostawiła, uwolniła się od Molendy. Jędrzejewicz znów pograła Molendę i jest teraz Sznyrowska. Troszkę problemy w przyjęciu, bo miała na plecach Celinę Chmal. Jednak jeszcze nie rezygnują dziewczyny z Łęcznej. Jak zwykle do samego końca ta akcja się toczy. Piłka nie została uratowana, ale doskoczyła Marzena Salamon. Żywińska w polu karnym do Jaszek, ta z pierwszej piłki do Sznyrowskiej, ale Sznyrowska była troszkę cofnięta i znów Salamon wychodzi z kontrą do przodu, znów Żywińska ją blokuje, a pani sędzia odgwizda tą sytuację. Gorąco, niesamowicie, tutaj jeśli chodzi o emocje na boisku. A za chwileczkę zmiana w GKS Górnik Łęczna. Kasandra Parczewska, reprezentantka Polski do lat 19, pojawi się na boisku. Mocno, równie utalentowana młoda dziewczyna, która wejdzie za kapitan, za napastniczkę Annę Sznyrowską. No. Parczewska, która także w poprzednim sezonie miała wielokrotnie okazję się zaprezentować, szczególnie właśnie w drugich połowach. Ale też często właśnie, jak w przypadku meczu z TS Mitek Żywiec w 23 kolejce, się grała w pierwszym składzie w 11, a w 70 minucie zastąpiła ją Jessica Jaszek. To taka ciekawostka jeszcze z zeszłego sezonu, ale Parczewska także, która zdobywała bramki teraz w obydwu starciach ze Stonią. Teraz dobry ruch trenera Piotra Mazurkiewicza, że wprowadza tą młodą dziewczynę, która też wprowadzi tym samym świeżość na boisko, tak jak Jędrzejewicz, i to na pewno teraz będzie bardzo widoczne. Górnika w miejsce Ani Sznyrowskiej weszła Kasandra Parczewska, która będzie grała w koszulce oznaczonej numerem 17. No i właśnie tutaj Parczewska od razu kontrolowała sytuację z Lindą. Dudek od samego początku pojawiała się na boisku, a teraz Emilia Zdunek przez środek na skrzydło, ale jednak piłka opuściła boisko i tam już ona raz nie była w stanie tego wykorzystać. Celina Chmal dobiegła do piłki i Chmal przekaże oczywiście Zubczyk, a Zubczyk znowu będzie kontrolować sytuację. Niedużo czasu pozostało do zakończenia tego spotkania. 3-1, przypomnijmy, GKS Górnik Łęczna w drodze do swojego drugiego z rzędu zwycięstwa w Ekstralidze w sezonie 2016-2017 dąży i coraz bliżej jest tego celu. Palińska mocno na Jaszek, dobre przyjęcie. Od razu jeszcze się ustawiła, bo miała plecy w postaci Mai Osińskiej. Mocne zagranie na Jędrzejewicz na skrzydło. Jędrzejewicz podbiła sobie tą piłkę dosyć sprytnie. Teraz jest jeszcze Zdunek do pomocy, do asysty, ale Wiankowska przy piłce z SMS-u, choć Grzybińska w starciu z Wiankowską, Grzybińska w swoim stylu, Grzybińska, ale tutaj blokowane było to podanie Wiankowskiej, w środku walczy, ile tylko siły, jak widzieliśmy przed momentem, Kasandra Parczewska. Prosto padła piłka do Norasta z pierwszej, oczywiście do Zdunek. Zdunek podłącza się do linii pola karnego do ataku. Jaszek również teraz skrzydłem. Norast się przesunęła. Zdunek po swojemu, na dalszy słupek, strzał. Wyśmienity Emilii Zdunek. Piłka obok bramki na 3 minuty przed końcem tego spotkania. Zakończeniem regulaminowego czasu tej gry. Emilka Zdunek, która przybyła do Łęcznej z upadłego Zagłębia Lubin. No, pokazuje Zdunek, że lubi nawet nie z bliskiego dystansu dać strzał, ale nieco z większego. Tutaj znów teraz Dunek podbija sobie tą piłkę, żeby uporać się z Marzyną Salamon. Jest Jaszek. Jaszek, a może gdzieś tu sprzed 16. Grzywińska na wprost bramki. Grzywińska! Strzał sprzed 16 Gabrieli Grzywińskiej, ale piłkę chwyta Karolina Schulz. To druga taka sytuacja. Od razu cofa się, schodzi do swojej strefy Grzywińska. Schulz uruchomiła wysoką piłkę. Za wysoką chyba nawet. Choć już Daria Kurzawa. Kurzawa przy piłce, powstrzymuje ją tutaj Dyguś. Również Hajduk ubezpiecza. No,
niebezpiecznie. Niebezpiecznie cały czas, kiedy Kinga Molenda podłącza się do ataku, a teraz już schodzi do typowej strefy defensywnej. Wymiana piłek między Grzywińską a Jędrzejewicz. Piłka jednak wybita na aut. Starają się jeszcze w ciągu tych ostatnich dwóch minut stworzyć dziewczyny z Łęcznej groźną sytuację podbramkową. Taka zaistniała w przypadku Zdunek przed momentem, w przypadku Grzywińskiej kilka chwil temu z dystansu sprzed 16. Teraz Grzywińska niemalże z przewrotki w kierunku Jaszek, jednak piłka na aut i za chwileczkę od szupu z autu Jędrzejewicz. Wszystko to idzie w kierunku pola karnego drużyny z Łodzi. Wysokości sędziego trzeba to oczywiście uruchomić. Grzywińska z pierwszej piłki do Jędrzejewicz. Jędrzejewicz, pole karne z skrzydłem. Odegranie do boku i tutaj jest właśnie Grzywińska. Grzywińska tradycyjnie z miejsca na bramkę! Gabriela Gaba! Żywa! Grzywińska strzał, jest gol! Jest 4-1! Dla UKS, dla GKS Górnik Łęcznej. Grzywińska, tour de, Grzywińska chciała się powiedzieć, tour de show, które sprawia w tym sezonie barwach Łęcznej, Gabriela, Grzywińska. Zdobywają piękne uderzenie. Ależ to wykorzystała, no Gabriela, chciałem to powiedzieć, znając Grzywińską, że ona lubi ustawić się naprzeciwko, dosłownie naprzeciwko bramki. Przed linią pola karnego. Przymierzyła się dokładnie, podeszła i na sam stanęła twarzą w twarz. Stanęła twarzą w twarz. Grzywińska naprzeciwko Schulz, naprzeciwko tej bramki. Widziała, mierzyła, strzeliła, oddała strzał. Celny, jest 4-1 dla Łęczki. Pod sam koniec. A dopiero co mówiłem, że jeszcze na pewno będą chciały tutaj dziewczyny groźną sytuację podbramkową stworzyć i stworzyły za sprawą właśnie Gaby. Zupczyk. Odrzutu z autu. Niewiele czasu pozostało dla Łodzi, żeby uskutecznić tutaj jeszcze coś w tym starciu. Grzywińska, odegranie do Hajduk. Z pierwszej piłki po główce Zdunek przez środek. Tu jeszcze Jaszek cały czas szuka swojej okazji również na zdobyć bramkową. 4-1 to jest wysoki wynik. To jest wysoki wynik. Nie ulega to żadnej nawet najmniejszej wątpliwości. Palińska spokojnie chwyci futbolówkę. Mimo to, że jeszcze tutaj właśnie Kinga Molenda próbowała się podłączyć do ataku, a w ostatnich sekundach chyba tego spotkania widać, że tutaj jeszcze może być zmiana w Łodzi. Paulina Piątkowska z numerem 29 czeka na wejście na boisko. Także mielibyśmy większość dziewczyn z Łodzi na boisku wtedy. Zabrakłoby Oli Grajko i Danuty Paturaj drugiej. W tym przypadku oczywiście bramkarki. Podbiła sobie dobrze, to jest Dunek. Wycofała do Grzybińskiej, z Dunek wykorzystała drobny błąd w prowadzeniu piłki z Dunek Kinga Molenda. Molenda jakby cały czas szukała współpracy. Brawo. Tutaj Jaszek cały czas próbuje doskoczyć, gdy tylko Salamon i Zupczyk mają przy sobie futbolówkę i wymieniają ją takimi charakterystycznymi dla tej dwójki krótkimi podaniami. Parczewska. Parczewska tu wykorzystała nieuwagę Maji Osińskiej. Od razu znalazła porozumienie z Dominiką Kwietniewską. Teraz widać, że z kontry chcą wejść dziewczyny z Łodzi. Pojawia się znikąd Zupczyk. Pod nogi Dudek. Jest tutaj Kowalska. Jest również i Daria. Jest również i Ola Grajko. No. I za chwileczkę akcja ponownie. Kierowanie tej akcji poprzez drużynę. Zobacz. Ostatnie sekundy trwania całego tego spotkania. 4-1. Przypomnijmy, w tym już spotkaniu prowadzi GKS Górnik Łęczna, podopieczna trenera Piotra Mazurkiewicza, wicemistrzynie Polski Marzena Salamon opuści boisko, a w jej miejsce Paulina Piątkowska z numerem 29. Pamiętamy dobrą współpracę na Mistrzostwach Polski do lat 19 między Piątkowską i Osińską, które obok siebie oczywiście w linii przed obroną, między obroną a pomocą grywały we dwójkę. Marzena Salomon, Piątkowska na boisko, a Zdunek przez środek. Ale to troszeczkę z błędami. Nie w tą stronę, nie wiemy, że to troszeczkę dalej. Ale i tak bardzo dobra gra w tym spotkaniu. Emilki Zdunek po raz kolejny. Wykorzystują całe zamieszanie w drużynie SMS-u przeciwniczki, czyli w tym przypadku Łęczna, ponownie Grzywińska. Grzywińska wyższą wrzutką w okolice linii pola karnego była blokowana. Jaszek przez Konat, doskakuje Jędrzejewicz, nie rezygnując też tym samym ze stworzenia kolejnej groźnej akcji, jednak piłka już posiadają. Schulz, coś jeszcze tutaj taki nacisk stosowała na niej Jessica Jaszek. Z linii bocznej
Na aut wybita piłka przez Zdunek i za chwileczkę Ola Grajko uruchomi. Do Grzybińskiej, bo Grzybińska blokowała Wiankowską, piłka nie opuściła. Tutaj Boińska, no tutaj też Grzybińska. Bardzo dobrze, ale żółta kartka jednak dla Gaby, ale mimo to Waleczna przy linii bocznej Grzybińska. W 90 minucie żółtą kartką całym tym spotkaniu. Podobnie jak cała drużyna. Świetna współpraca drużyny GKS Górnik Łęcznej na boisku i w meczu z Sosnowcem, i w meczu z Łodzią. I dużo nowych twarzy, dużo młodych twarzy, a świetnie zgrały się z całą drużyną. Tak jak Emilka Zdunek, która rzut wolny rozpoczyna w ten sposób. Do Hajdu. Ponownie Zdunek. Zdunek! Na bramkę! No, chwyta piłkę. W ostatniej sekundzie Szulc rozkoczyła jeszcze Jaszek. Szulc ponownie uruchomiła. Bliżej 16 metra wybiciem, ale pod nogi tutaj Alicji Dyguś jest Kwietniewska, która doskoczy do futbolówki. Kwietniewska podaniem wstecznym do Dyguś i Dyguś może troszeczkę rozszerzy tą akcję, ale jednak o tutaj sprytnie Marlena Hajduk wycofała aż do Palińskiej, bo cały czas była groźna Michalina Kowalska, która cały czas też szuka swojej szansy. A na razie tylko bramkę Weronika Zasowska, która teraz już odpoczywa na ławce, zdobyła, podbiły sobie. No i teraz Wiankowska z linii pola karnego, ale nad poprzeczką zmarnowała jednak Martyna swoją okazję. Nerwówki dużo w tym starciu jednak. Jankowska miała dobrą sytuację, była tuż na linii pola karnego, strzał, ale troszkę za wysoki, nad poprzeczką pomknęła ta piłka, a Palińska uruchamia, to razem kończy, bowiem kończy się to spotkanie w ramach drugiej kolejki Ekstraligi 2016-2017. Zwycięstwo gospodyń, zwycięstwo dziewczyn. Wicemistrzyń naszego kraju GKS Górnik Łęczna triumfuje w tym spotkaniu 4-1, kochani, na swojej ziemi, na swoim boisku. Bardzo ciekawe spotkanie w drugiej połowie, bardzo wyrównane. SMS Łódź, jedna bramka, ale wydaje mi się, że też w tej swojej nowej krucjacie w drużynie w Ekstralidze już radzą sobie dobrze. No i przed nimi kolejne starcia, a tutaj dziewczyny jeszcze na naszych ekranach. GKS Górnik Łęczna, triumfatorki, które wygrywają drugie z rzędu starcie i tym samym 3 punkty na ich koncie. No i 6 już w efekcie te dziewczyny będą miały. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia już niedługo, mówi Piotr Walkowiak. Papa ze słonecznej, radosnej i gorącej Łęcznej. Dziękuję serdecznie zawodniczkom KS-u SMS Łódź za bardzo fajny mecz. Zobaczyliśmy 5 bramek. Za tydzień drużyna Górnika wyjeżdża do Żywca.